Honestly, what a joy it is to be here in Poland. Kochani, jestem bardzo radosny z tego powodu, że jestem już was w Polsce. As I said to you the last time I was here, I'm not new to Polish people. I'm not new to the Polish people. I worked 15 years with the Polish guy in New York. Jak ostatnio powiedziałem, nie jestem żadną nowością dla Polaków, bo już w Nowym Jorku pracowałem z Polakami 10 lat. One of these days I will go back to the States and tell them I have visited Poland. Jak będę następnym razem w Nowym Jorku, to powiem, odwiedziłem Polskę. Now I bring the love and greetings from the saints in the sunny Caribbean. Przywożę do was wyrazy miłości i pozdrowienia od braci i sióstr ze słonecznych Karaibów. I także od tych, którzy mieszkają w Nowym Jorku. And we were just in Greece, and they also send their love and greetings to you here. Byliśmy teraz właśnie w Grecji. Przekazujemy wam również serdeczne pozdrowienia. Since as I look to the Lord, ask him what will he give to you this evening. Kiedy rozmyślałem, pytałem Pana, co chciałby wam przekazać tego wieczoru. He impressed me with some verses in the book of Hebrews. Zainteresował mnie pewnymi słowami z listu do Hebrajczyków. Hebrews chapter 2 verses 5 to 9. List do Hebrajczyków, rozdział 2, wersety 5 do 9. 5 to 9. List do Hebrajczyków, 2 rozdział 5 do 9. Bo nie aniołom poddał świat, który ma przyjść, o którym mówimy. Stwierdził to zaś ktoś, kiedy gdzieś powiedział: czymże jest człowiek, że pamiętasz o nim, albo syn człowieczy, że dbasz o niego? Uczyniłeś go na krótko nieco mniejszym od aniołów. Chwałą i dostojeństwem ukoronowałeś go. Wszystko poddałeś pod stopy jego. A poddawszy mu wszystko, nie pozostawił niczego, co by mu poddane nie było. Teraz jednak nie widzimy jeszcze, że mu wszystko jest poddane. Widzimy raczej tego, który na krótko uczyniony został mniejszym od aniołów. Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego. I would like to speak on the humiliation. Chciałbym mówić o upokorzeniu. Exaltation. O odrzuceniu. And supremacy of Christ. Wywyższeniu Chrystusa. The book of Hebrews is very important for the Christian. List do Hebrajczyków jest bardzo ważną księgą dla chrześcijan. What the book of Colossians is to the Gentiles? Tym, czym list do Kolosan jest dla pogan. The book of Hebrews is to the Jew. Tak list do Hebrajczyków jest dla Żydów. The book of Colossians is to free the Gentiles from things, from philosophy and religion and from things that may ensnare them in this life. List do Kolosan służy poganom do tego, żeby uwolnić ich od ich grzechu, od religii, od tego, co ich związuje w tym świecie. But in the book of Hebrews is to free the Jew. A list do Hebrajczyków służy właśnie ku temu, żeby uwolnić Żydów. To free the Hebrew. Uwolnić Hebrajczyków. Because the book is a transition book. Bo jest to księga przejścia. It sets them free from earthly sacrifice to a better sacrifice. Księga uwalnia Żydów od ziemskich ofiar dla lepszych ofiar niebieskich. From earth to heaven. Z ziemi do nieba. From sight to faith. Z tego, co oglądają, do tego, co się wierzy. From an earthly sanctuary to a heavenly sanctuary. Z świątyni ziemskiej do świątyni niebieskiej. From an earthly priest to a heavenly priest. Od kapłana ziemskiego do kapłana niebieskiego. From law to grace. Od prawa czy zakonu do łaski. But my desire is not so much to look at the priesthood of the Lord Jesus. A
Ale dzisiaj nie chcę tak bardzo spoglądać na kapłaństwo Pana Jezusa. But I just want to take out this block for us to turn our eyes upon Christ. Ale chciałbym użyć dzisiejszego tekstu po to, żebyśmy zwrócili nasz wzrok na Chrystusa. It tells us that he tasted death for everything. Ten tekst nas uczy, że on zakosztował śmierci za wszystkich. That's the humiliation of Christ. To jest właśnie to upokorzenie Chrystusa. God has crowned him with glory and honor. Bóg uhonorował go, ukoronował go chwałą i dostojeństwem. That's the exaltation of Christ. To jest to wywyższenie Chrystusa. And in the world to come, God is going to put all things under his headship. A kiedy w tym świecie, który nadejdzie, kiedy Pan przyjdzie, Bóg przekaże panowanie całego świata właśnie Jemu. That's the supremacy of Christ. To jest pierwsze supremacy. Panowanie Chrystusa. Panowanie Chrystusa. No sins. It is grand to be a Christian. It's grand. It's wonderful to be a Christian. To cudowna rzecz być chrześcijaninem. Why? Dlaczego? At this point we are in the wilderness. Teraz jesteśmy na pustkowiu. According to the book of Hebrews. Według księgi listu do Hebrajczyków. According to the book of Ephesians, we are in the heavenlies. Według listu do Efezjan jesteśmy w okręgach niebieskich. According to the book of Corinthians, we are going through the wilderness. Ale według księgi listu do Koryntian przechodzimy przez pustynię, przez pustkowie. According to the book of Colossians, we are on the other side of the Jordan. Według listu do Kolosan jesteśmy już po drugiej stronie Jordanu. Okay, let's. I'll take you along the road. I teraz weźmy tę dłuższą drogę. If I am a Roman, I am in the good of the book of Exodus. If I'm in the book of Exodus, answers to the book of Romans. Okay. Czyli księga wyjścia w Starym Testamencie odpowiada księdze liście do Rzymian w Nowym Testamencie. The book of Numbers answers to the book of Corinthians. Księga liczb, czyli nasza księga czwarta Mojżeszowa odpowiada listowi do Koryntian. Just before you cross over the Jordan, you are in the fields of Moab. Zanim przejdziemy przez Jordan, znajdujemy się na polach Moabu. That's the book of Philippians. To jest księga list do Filipian. When you cross the Jordan, you are in the book of Colossians. A kiedy przekroczymy Jordan, wtedy znajdujemy się w liście do Kolosa. You are dead and risen with Christ. Umarliście i wzbudzeni jesteście z Chrystusem. When you go into the land, you are in the book of Ephesians. A kiedy już weszliście do kraju obiecanego, jesteście w liście do Efezjan. No, why I said these things? I teraz dlaczego mówię wam te rzeczy? Because we are going to see a transfer has been made. Dlatego, że chcemy zobaczyć, że zostało wykonane pewne przejście, pewna zmiana. Here it is, the Lord Jesus Christ. He came into this world. Widzimy Pana Jezusa Chrystusa, który zszedł do tego świata. The book of 1 Timothy chapter 3 and verse 16. Pierwszy list do Tymoteusza 3:16. Tell us great is the mystery of godliness. Mówi, wielka jest tajemnica pobożności. God was manifested in the flesh. Bóg został pokazany, objawiony w ciele. This same book of Hebrews tells us God has spoken in finality and in fullness in his son. Bóg w księdze liście do Hebrajczyków czytamy, że Bóg w zupełności objawił się w swoim synu i ostatecznie. The son is the one who acted on behalf of the Godhead. To właśnie syn był tym, który działał w imieniu Boga Ojca. In other words, the Godhead came together. Czyli cały Bóg w Trójcy był tam w jedności. And counseled about bringing this world, this universe into being. Cała Trójca rozważała to, żeby przyprowadzić wszechświat do istnienia. The one who acted on behalf
of the Godhead counsel is the Son. I ten, który działał w imieniu Boga Ojca, to był Syn. He spoke. On powiedział. And it was done. I stało się. He commanded and it stood fast. On nakazał i wszystko powstało. He is the creator of the universe. On jest stwórcą wszechświata. He is the very person who express who God is. Jest właśnie ta osoba, która w pełni wyraża, kim jest Bóg. John Gospel chapter 1 and verse 18. Ewangelia Jana 1:18. No man had seen God at any time. Nikt nigdy nie widział Boga, żaden człowiek nigdy. But the only begotten that dwells in his bosom hath revealed him. Ale jednorodzony Syn, który mieszka na łonie Ojca, objawił go. In Colossians chapter 1 and verse 15. Liście do Kolosjan 1:15. He is the image of the invisible God. On jest obrazem Boga niewidzialnego. It means he is the revelation that God has given of himself. On jest właśnie tym wyrażeniem, objawieniem tego, co Bóg chce nam powiedzieć, jak się objawić. And we can say God is not invisible anymore. I już nie możemy powiedzieć, że Bóg jest niewidzialny. So this invisible God, a więc ten niewidzialny Bóg, has been fully revealed, w pełni objawił się in his Son, w Jego Synu, the Lord Jesus Christ. Panu Jezusie Chrystusie. He is the brightness of his glory. On jest pełnią jasnością Jego chwały. The very express image of his person. Dokładnym wyrażeniem Jego osobowości, osobowości Boga. Is the Son. To właśnie Syn. Brethren, as we know, the Son never began to be. Tak jak, kochani, wiemy, Syn nigdy nie miał początku. But the man Christ Jesus began to be in Bethlehem's manger. Ale człowiek Chrystus Jezus urodził się w stajni w Betlejem. Tak? This is the blessing of Christianity. To jest właśnie to błogosławieństwo chrześcijaństwa. That God became a man. Bóg stał się człowiekiem. Could I explain that? Czy ja to potrafię w ogóle wyjaśnić? How this God who heavens of heavens cannot contain become a man? Jak to się stało, że Bóg, który jest ponad niebiosami, nagle staje się człowiekiem? It's a great mystery. Jest to wielka tajemnica. But we lay hold upon it. Ale musimy w to wierzyć. Opieramy na tym naszą nadzieję. That God was in Christ reconciling the world unto himself. Że Bóg w Chrystusie pojednał ze sobą świat. It pleased the Father that in him should all fullness dwell. To sprawiało przyjemność Ojcu. To jest Jego upodobaniem, że mógł w całości, całej osobowości zamieszkać w Synu. This one who angels reverence. Ten, któremu służą aniołowie, came into this world. Przyszedł do tego świata. He had nowhere to lay his head. Nie miał gdzie położyć głowy, skłonić głowy. He was born in Bethlehem's manger. Urodził się w stajni w Betlejem. No room for him. Nie było dla niego miejsca. It's said of the Lord Jesus Christ. It's said of. It is said of him. Okay. Powiedziano. Powiedziane jest właśnie o Jezusie Chrystusie. That the foxes had their holes. Że lisy mają swoje jamy. The bird had their nest. Ptaki mają swoje gniazda. He had no place to be. A on nie miał miejsca, gdzie by mógł skłonić głowę. The Creator. Stwórca. Came unto his own. Przyszedł do swoich. And his own received him not. Ale swoi go nie przyjęli. He was here as a homeless stranger in the world his hands have made. Czyli w świecie, który sam stworzył, stał się bezdomnym i obcym. And when we look at his life here. Kiedy patrzymy na jego życie tu na ziemi. And all that he did. I wszystko, co zrobił. At the age of 12. W wieku 12 lat. He said, "Don't you know I must be about my father's business?" Wiedział, że czy nie wiecie, że w tym, co ojca mego być muszę? It said of him, he always pleased the father. Jest o nim powiedziane, że on zawsze zadowolił ojca. On the banks of the Jordan. Na brzegach Jordanu. God says, "This is thou art my beloved son, in whom I have found all my delight." Bóg powiedział, Ojciec, że to jest mój umiłowany syn, którym mam całe upodobanie. Is the only man. To jest jedyny człowiek, that ever lived, który kiedykolwiek żył. Who said, "Man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out of the mouth of God."
który powiedział nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. He was obedient, righteous life. On był posłuszny całe swoje życie. It is said of him, he was the dependent man. Jest napisane, że on był uległym, podległym człowiekiem. In the book of Mark, chapter 1 and verse 35. W Ewangelii Marka 1:35. It says he raised a great while before day and entered into a solitary place and there prayed. Jest napisane, że odsunął się od innych i uszedł w spokojne, ciche miejsce, żeby się modlić. That answers to the book of Isaiah, chapter 50 and verse 4. I to odpowiada księdze Izajasza 15:4. He worked morning by morning. He worked morning by morning. And he got instructions from God that he was able to speak a word in season to them that were weary. On pracował od rana do następnego rana, codziennie. I codziennie rano słuchał Boga, żeby mógł właśnie wypowiedzieć właściwe słowa Boże do każdego. What a dependent man he was. Jakim on był uległym, podległym Bogu człowiekiem. But when it comes to his will. Ale kiedy rozmyślamy o jego woli. That's one of the things God has given to each one of us. Bóg dał każdemu z nas wolę. He has given to us a will. Dał nam wolę. And the Lord Jesus says, not my will, but thy will be done. Ale Pan Jezus powiedział, nie moja, ale twoja wola niech się stanie. And at the end of his life. I na końcu swojego życia. He said, Father, glorify thee on the earth. Finish the work that thou hast given me to do. I on powiedział na końcu swojego życia, Ojcze, uwielbi swoje imię i uwielbię Cię i zakończę pracę, którą mi dałeś. Look at him. Spójrzmy na niego. The Bible tells us in the book of Hebrews, chapter 12. W 12 rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy. He endured the cross, despising the shame, and is now seated down at the right hand of the majesty in the heavens. Hebrajczyków 12:2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, verse 3. Wycierpiał krzyż, nie bacząc na jego hańbę, usiadł na prawicy tronu Bożego. Przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia. Consider him. Spójrzcie na niego. Take a good look at Christ. Spójrzcie dobrze na Chrystusa. When you and I view the cross, kiedy ty i ja patrzymy na krzyż, where our Savior died, gdzie umarł nasz Zbawiciel, he was taken from prison to judgment. Został zabrany z więzienia na sąd. We know that the book of Isaiah, chapter 53, tells us. Wiemy, że Księga Izajasza, rozdział 53, mówi nam. He was despised and rejected of men. Był odrzuconym przez wszystkich ludzi. A man of sorrows and acquainted with grief. Człowiek cierpień. Mąż boleści. Nie jest zawiązany w 53. Mąż boleści. Doświadczony cierpienie. Okay. Let us a lamb to the slaughter. Spójrzmy też na to cierpienie, kiedy go zabijano. And he opened not his mouth. A on nie otworzył ust, żeby się debatować. You see, since I have a little beef processing plant. Mam małą firmę, która produkuje wołowinę. And I told a chap, a young man, to kill two lambs for me. To kill what? Slaughter two lambs. A powiedziałem pewnemu młodemu człowiekowi, żeby zabił dwa baranki dla mnie. And he didn't want to do it. I nie chciał tego zrobić. He said, just kill the thing. Jak mogę zabić? He started to cry. Zaczął płakać. Because a lamb don't make no noise. Wiecie, baranek nie robi żadnego dźwięku wtedy. It just go to death. Po prostu idzie na śmierć. Without a voice. Bez dźwięku nawet. The Lord Jesus Christ. To jest właśnie Pan Jezus Chrystus. On tak samo czynił. When he was reviled, he reviled not again. Peter.
Pierwszy list Piotra. Yes, first epistle of Peter. On, gdy mu złorzeczono, nie odpowiadał złorzeczeniem. Pierwszy z Piotra 2:23. Gdy cierpiał, nie groził. When you look at Christ as he suffered. Kiedy patrzymy na cierpienia Chrystusa. From the hands of men. Oczywiście, jeśli chodzi o cierpienia z rąk ludzi. It tells us that he was Matthew's Gospel, chapter 27. Ewangelia Mateusza 27. Reading verse 1 and 2. Pierwszy i drugi werset. Ewangelia Mateusza 27, 1 i 2. A wczesnym rankiem wszyscy arcykapłani i starsi ludu powzięli uchwałę przeciwko Jezusowi, że trzeba go zabić. Związali go więc, odprowadzili i przekazali namiestnikowi Piłatowi. 11 do 14 następne wersety. I stawiono Jezusa przed namiestnika i zapytał go namiestnik, czy ty jesteś król żydowski? Jezus odpowiedział, ty sam to mówisz. A gdy go oskarżali arcykapłani i starsi, nic nie odpowiedział. Wtedy rzekł mu Piłat, czy nie słyszysz, jak wiele świadczą przeciwko tobie? Lecz on nie odpowiedział mu na żadne słowo, tak iż namiestnik bardzo się dziwił. Verses 26-32. I wersety 26-32. Wtedy wypuścił im Barabasza, a Jezusa po ubiczowaniu wydał na ukrzyżowanie. Wówczas żołnierze namiestnika zabrali Jezusa na zamek i zgromadzili wokół niego cały oddział i zdjęli z niego szaty i przyodziali go w płaszcz szkarłatny. I uplecioną z ciernia koronę włożyli na głowę jego, a trzcinę dali w prawą rękę jego. I upadając przed nim na kolana, wyśmiewali się z niego i mówili, bądź pozdrowiony, królu żydowski. I plując na niego, wzięli trzcinę i bili go po głowie. A gdy go wyśmiali, zdjęli z niego płaszcz i oblekli go w szaty jego i odprowadzili go na ukrzyżowanie. A wychodząc, spotkali człowieka Cyrenejczyka imieniem Szymon, tego przymusili, aby niósł krzyż jego. This is the eternal Son. Popatrzcie, to jest wieczny Syn. This is God. To Bóg. God on trial. Bóg na sądzie. Na by the creatures his hands have made. Była to rozprawa sądowa przeprowadzona przez stworzenia, które sam zrobił. He was betrayed. Został zdradzony. He was denied by Peter. Piotr zaparł się go. He was rejected by the sons of men. Został odrzucony przez synów ludzkich. He was condemned to die. Został potępiony i skazany na śmierć. They plucked his beard. They spat on him. Wyrywali mu brodę. They spat on him. Wyrywali mu brodę i pluli na niego. Crowned him with thorns. Ukoronowali go koroną cierniową. Scourged him. Przeklinali go. But he went on. Ale on szedł dalej. He went to the cross. Szedł aż na krzyż. Then God took over. I potem dalej zaczął działać Bóg. And God shut him in darkness. I Bóg zamknął go w ciemności. And God dealt with him on account of our sins. Bóg zaczął go rozliczać za nasze grzechy. When you read the book of Jeremiah, Lamentations chapter 1. Kiedy czytamy treny Jeremiasza, rozdział pierwszy. And verse 12. Werset 12. Treny Jeremiasza 1:12. Treny Jeremiasza 1:12. Noże, wy wszyscy, którzy przechodzicie drogą, spójrzcie i patrzcie, czy jest ból równy mojemu bólowi, którym mnie zadano, którym dotknął mnie Pan w dniu zapalczywości swojego gniewu. I 13. Z wysoka zesłał ogień do moich kości i on przeniknął je. Rozciągnął sieć na moje nogi, zawrócił mnie, spustoszył mnie, uczynił na zawsze chorym. Rozdział 3. Wersety 1 i 2.
Ja jestem tym mężem, który zaznał niedoli od rózgi jego gniewu. Prowadził mnie i zawiódł do ciemności, gdzie nie ma światła. Psalm 22. Psalm 22. Wersety pierwszy i drugi. Czyli wersety drugi i trzeci, psalm 22. Boże mój, czemuś mnie opuścił? Czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego? Boże mój, wołam co dnia, a nie odpowiadasz, i w nocy, a nie mam spokoju. We can bring verses after verses. Możemy czytać wersety za wersetami. To show us what the Lord Jesus went through on the cross. By pokazać, przez co przechodził Pan Jezus na krzyżu. Since we cannot fathom the depth of the sufferings of Christ. Święci, nie możemy zgłębić cierpień, które Pan Jezus przechodził podczas swojej śmierci. All that man had done. Wszystko, co zrobili ludzie. All that man had done unto him was nothing compared to when God dealt with him. Wszystko, co ludzie zrobili Panu Jezusowi, to było nic w porównaniu z tym, co uczynił mu Bóg. He suffered. On cierpiał. And he said, my God, why hast thou forsaken me? I on wołał, Boże mój, czemuś mnie opuścił? He stood alone. On został całkowicie sam. He bore the judgment of God alone. On niósł sąd Boży sam. He drank that bitter cup. On wypił kielich gorzkich przyprawców. He drank it to the last dark drop. I wypił ten kielich aż do ostatniej kropli. God dealt with him. Bóg sam sądził go. He sent fire into his bones. On zesłał ogień do jego kości. It says it prevailed against him. On jest zapisane, że walczył, stawał przeciwko niemu. In the Psalm 42 it says all God waves and billows over him roll. W Psalmie 42 było napisane, że wszystkie nawałnice i fale twoje przeszły nade mną. The apostle Paul said in 1 Corinthians chapter 15 verse 3 and 4. 1 Koryntian 15, 3 i 4 apostoł Paweł mówi, that Christ died for our sins according to the scriptures. Że Pan Jezus umarł za grzechy według Pisma. And that he was buried. I że został pogrzebany. And the third day rose again from the dead. I trzeciego dnia został z martwych wzbudzony. In Romans chapter 8 and chapter 5 and verse 8. W Rzymian 5:8. God commended his love towards us. Bóg dał dowód swojej miłości ku nam. In that while we yet sinners, Christ died for us. W czasie, gdy jeszcze byliśmy grzesznikami, on umarł za nas. In the epistle of John. Liście Jana. It tells us in chapter 3. W rozdziale trzecim. First Epistle of John. Yes. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci. Chapter 3 and verse. Oh yes, chapter 3 and verse 5. Pierwszy list Jana 3:5. A wiecie, że on się objawił, aby zgładzić grzechy, a grzechu w nim nie ma. Verse 8. Wers 8. Kto popełnia grzech, z diabła jest, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie. Chapter 4. Rozdział 4. And verse 9. Wers 9. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez niego żyli.
I 10. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Yes, He tasted death for everything. On zakosztował śmierci za wszystko i wszystkich. I just presented to you in a little this humiliation of Christ. Przed chwilą przedstawiłem wam tylko niewiele z tego upokorzenia Chrystusa. But you see, men put Him to death. Ale widzicie, ludzie zabili Go. They sent Him back to heaven. Oni wysłali Go z powrotem do nieba. We will not have this man to reign over us. Nie chcemy, żeby ten człowiek nad nami panował. When Pilate asks, whom should I release unto you? Kiedy Piłat zapytał, kogo mam wam uwolnić? Give us Barabbas. Daj nam Barabasza. Should I deliver? Should I crucify your king? Czy mam ukrzyżować waszego króla? We have no king but Caesar. Nie mamy innego króla oprócz Cezara. Pilate washed his hands. Piłat umył swoje ręce. I'm innocent of the blood of this just man. Powiedział, jestem niewinny, jeśli chodzi o krew tego sprawiedliwego. Even his wife said, have nothing to do with Jesus. Nawet jego żona mówiła, nie miej nic wspólnego z Jezusem. It wasn't good advice. To nie była dobra porada. Because every one of us have to do with the Lord Jesus. Ponieważ każdy z nas, każdy człowiek musi mieć coś do czynienia z Panem Jezusem. What then should I do with Jesus that is called the Christ? I wtedy zapytał, co mam zrobić z tym Jezusem zwanym Chrystusem? Crucify Him. Ukrzyżuj Go. Oh, I tell you, I thank God for the cross. Kochani, ja bardzo dziękuję Bogu za krzyż. You see, at the cross of Christ. Bo widzicie, na krzyżu Chrystusa. The enemy meant it for evil. Wróg, który jest samym złem. But God for our good. For God for our blessing. The enemy meant it for evil. But God used it for okay. Our blessing. Czyli nasz wróg myślał, że czyni zło, krzyżując Pana Jezusa, ale Bóg użył tego dla naszego dobra. Now, most of us believe. Większość z nas wierzy. I thank God for the cross. I mówi, dziękuję Bogu za krzyż. My sins are gone. Moje grzechy zostały zapomniane. They are removed as far as the east is from the west. Zostały odsunięte tak daleko, jak wschód od zachodu. My sins and iniquities you remember no more. Nie będziesz już pamiętał moich grzechów i wykroczeń. But the cross meant more to God than to us. Ale krzyż znaczył o wiele więcej dla Boga niż dla nas. The cross has retrieved the honor for God. Ponieważ krzyż przywraca cześć i honor Bogu. It has vindicated God. It has vindicated God, where God can be just and the justifier of them that believe. On krzyż wywyższył Boga do pozycji, w której może być sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy. Because God has judged sin, but He can save the sinner. Ponieważ Bóg nienawidzi grzechu, ale może uratować grzesznika. He has been glorified far above, bringing a man to glory than sending him to the pits of hell. On został o wiele bardziej uwielbiony, kiedy grzesznika wynosi do nieba, przebaczając mu, niż kiedy go strąca do piekła. So when we look at the cross, a więc kiedy spoglądamy na krzyż, and see what has been done for God, i kiedy spróbujemy widzieć, co zostało tam uczynione dla Boga, there's an aspect of the cross that God alone can enjoy. Jest pewien aspekt krzyża, który potrafi docenić tylko sam Bóg. It was such a delight to the heart of God. Dla serca Bożego było to wielkim upodobaniem. Is the burnt offering aspect. Ponieważ tu chodzi o ten aspekt ofiary całopalnej. All was burnt and went up to God. Wszystko zostało spalone i poszło do Boga. And because God was glorified. Ponieważ Bóg był uwielbiony. God now can come out in blessing. Bóg teraz może przyjść do nas w błogosławieństwie. But this same man, Book of Acts. Ale ten sam człowiek, Dzieje Apostolskie, chapter 2, rozdział 2, and verse 36. Wers 36. 2:36. Niechże tedy wie z pewnością cały dom Izraela, że Panem i Chrystusem uczynił go Bóg,
tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. This same Jesus. Ten sam Jezus. Chapter 2, verse 22. Chapter 2, 22. 22. Rozdział 2, wersety 22 i 23. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez Niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. God has answered to the finished work of Christ. Bóg odpowiedział na wypełnione dzieło Chrystusa. So God is making it clear. Że Bóg mówi jasno. That this same Jesus that you nailed on the cross. Że ten sam Jezus, którego przybiliście do krzyża. This same Jesus you spat upon. Ten sam Jezus, na którego pluliście. That you scourged. Którego przeklinaliście. That you dragged through the streets of Jerusalem. Którego przeciągnęliście przez ulice Jerozolimy. God said. Bóg posłał. He has made him both Lord and Christ. On go uczynił Panem i Chrystusem. God has highly exalted him. Bóg go bardzo wywyższył. When the apostle Paul met Bernice, sorry, King Agrippa, Bernice and the principal men of the city, Acts chapter 26. Dzieje apostolskie 26, kiedy apostoł Paweł spotkał króla Agrypę i tych ludzi z miasta bardzo godnych. And the apostle was given his testimony about his conversion. I apostoł Paweł wtedy przekazywał świadectwo o swoim nawróceniu. When the apostle Paul stood up and says, I think myself happy, King Agrippa. Kiedy Paweł stał tam i powiedział, uważam się za szczęśliwego, króla Agrypa. For I will answer for myself this day the things that I'm accused of. Że będę mógł odpowiedzieć sam na te rzeczy, o które jestem oskarżany. Verse 17. Wers 17. To verse 19. 17 and 19, nie? Yeah. 17 to 19. Okej. Okay. Dzieje apostolskie, rozdział 26, wersety 17 do 19. Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. Dlatego też, królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu widzeniu niebieskiemu. Verse 23 and 24. Wersety 23 i 24. To jest, że Chrystus musi cierpieć. Że On jako pierwszy, który powstał z martwych, będzie zwiastował światłość ludzi i poganom. 24. Do 25. A gdy On to mówił ku swojej obronie, zawołał Festus donośnym głosem. Szalejesz, Pawle! Wielka uczoność przywodzi cię do szaleństwa. A Paweł rzecze, nie szaleje, najdostojniejszy Festusie, lecz wypowiadam słowa prawdy i rozsądku. When he presented the resurrection of Christ, kiedy przedstawił zmartwychwstanie Chrystusa, he said to Paul, you are mad man. Wtedy Festus powiedział do Pawła, oszalałeś. You lost your mind. Straciłeś zmysły. I am not mad, most noble Festus. On mówi, nie szaleję, najdostojniejszy Festusie. I'm speaking for the words of truth. Mówię słowa prawdy. The resurrection of Christ. Zmartwychwstanie Chrystusa. But not only the resurrection, brethren. Ale nie tylko zmartwychwstanie. It's the exaltation of Christ. Bracia i siostry, jest właśnie wywyższeniem Chrystusa. There is a man in the glory. Ponieważ jest człowiek w chwale. 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. 2 Koryntian 4:4. God, it says, of this world has blinded the minds of men. Jest napisane, że Bóg na tym świecie oślepił oczy ludzi. Lest the light of the gospel of the glory of the Christ should shine unto them. 2 Corinthians. God of this world. Yeah. God of this world. Sorry. 2 Koryntian 4:4. Przepraszam, pomyliłem się. Który Bóg świata tego zasiadł. 3:4.
przepraszam. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział 3 i 4. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego zaślepił umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. In Colossians chapter 1 and verse 15. W Kolosan 1:15. It says he is the image of the invisible God. Jest napisane, że jest obrazem Boga niewidzialnego. But here there is a man in the image of God. Jest napisane, że jest człowiek, jest obrazem Boga. It's God himself. To jest sam Bóg. He came out as a spirit. On wyszedł jako duch. Take in unity with deity, humanity. Połączył ze sobą boskość i ludzkość. And take back humanity in heaven. I wziął ze sobą z powrotem do nieba człowieczeństwo. There is a man on the throne of God. Naprawdę jest człowiek na tronie Bożym. And the apostle in the book of Hebrews. I apostoł w liście do Hebrajczyków. Is telling us not where we see him. Jest napisane, że teraz go takim nie widzimy. But how we see him. Tylko mówi, w jaki sposób na niego możemy patrzeć. We see Jesus crowned with glory and honor. Widzimy Jezusa ukoronowanego chwałą i dostojeństwem. Just walk around the tomb and say to people, there is a man in the glory. You were walking in the tomb? No. Let some of the saints try it and tell the neighbors, there is a man in the glory. Spróbujcie teraz wyjść na zewnątrz i powiedzieć swoim sąsiadom, jest człowiek w chwale. There is a person there. Jest tam osoba. And he's crowned with glory and honor. Która jest ukoronowana dostojeństwem i chwałą. Is the person who died for your sins. To jest ta sama osoba, która umarła and za God has placed him there. Za twoje grzechy, a Bóg jego właśnie umieścił tam. Philippians chapter 2. List do Filipian, rozdział 2. And verse 9. I werset 9. God has highly exalted him. Dlatego też Bóg więcej go wywyższył. 9-11. Przeczytamy list do Filipian, 2 rozdział 9-11. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Ephesians chapter 1. List do Efezjan, 1 rozdział. And verse 20-21. Wersety 20-21. Efezjan 1, 20-21. Jaką ukazał w Chrystusie, gdy wzbudził go z martwych i posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione. Nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. Colossians chapter 1. List do Kolosan, 1 rozdział. Wersety 18 i 19. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem, pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. This is what God has done with this exalted man. To właśnie uczynił Bóg z tym wywyższonym człowiekiem. In the book of Ephesians, w liście do Efezjan. He is exalted because God has decreed so. God said he is going to do. Nie. W liście do Efezjan czytamy, że Pan Jezus jest wywyższony, ponieważ Bóg tak zapowiedział. To była decyzja Boża. In the book of Colossians, he is exalted because of who he is. W liście do Kolosan, on jest wywyższony z tego powodu, po prostu kim jest. He is God. Jest Bogiem. In the book of Philippians, liście do Filipian. God has highly exalted him. Bóg wielce go wywyższył. Because of his humiliation. Z powodu jego upokorzenia. You know what the scripture says? Wiecie, co mówi Pismo? If you humble yourself, God will exalt you. Jeśli ty siebie upokorzysz, uniżysz, to Bóg cię wywyższy. The Lord Jesus humbled himself. Pan Jezus się uniżył. And he became obedient unto death, even the death of the cross. I stał się posłusznym, i to posłusznym aż do śmierci krzyża. And in the book of Hebrews, a
A w liście do Hebrajczyków. He is exalted. Jest wywyższony. Because of his sufferings. Z powodu jego cierpień. God has answered. Bóg odpowiedział. And God says, I put him at my own right hand. I Bóg powiedział, posadzę go po mojej prawej ręce. In the book of Hebrews. W liście do Hebrajczyków. There are five times it is said that the Lord Jesus is sitting at the right hand of God. W liście do Hebrajczyków jest pięć miejsc, w którym jest napisane, że Pan Jezus siedzi po prawej ręce Boga. We are not turning to the scriptures. Teraz nie będziemy tego szukać. In chapter 1, verse 3. Chapter 1, verse 3. After making purgation for sin, he sat himself down. W liście do Hebrajczyków 1:3 jest napisane, że dokonawszy oczyszczenia z grzechu, zasiadł po prawicy majestatu na wysokości. No. He took that place. On zajął to miejsce. God didn't invite him there. God invited. Never. Never. God didn't invite him in chapter 1, verse 3. He took it because of who he is, his God. Okej, czyli w liście do Hebrajczyków 1:3 mówi nam, że on zajął to miejsce nie dlatego, że Bóg go tam zabrał, że go zaprosił. Po prostu Pan Jezus tam zasiadł po tym, co zrobił. So when he get back to heaven, i po powrocie do nieba, he just went and take a seat. Po prostu zajął to miejsce. Because he is God. Ponieważ jest Bogiem. The eternal Son. Wiecznym Synem. God over all, blessed forever. Bóg błogosławiony na wieki. But in chapter 1 and verse 13, ale już w tym samym rozdziale pierwszym, 13 wersecie, it tells us, czytamy, Hebrajczyków 1:13, a do którego z aniołów powiedział kiedy, siądź po prawicy mojej, aż położę nieprzyjaciół twoich jako podnóżek stóp twoich. God sit him down there because of his preeminence. Bóg w tym wersecie widzimy, że go posadził z powodu tego, że ma panować nad wszystkim. Because of the finished work of Calvary. Po tym, że zakończył dzieło na krzyżu. In chapter 8. W rozdziale 8. It tells us. Czytamy. I didn't want to turn it. Się nie chciałem, ale jednak będziemy to czytać. Chapter 8, verse 1. 8 rozdział, pierwszy werset. Główną zaś rzeczą w tym, co mówimy, jest to, że mamy takiego arcykapłana, który usiadł po prawicy tronu majestatu w niebie. Chapter 10. Rozdział 10. Verse 1. Werset 12. Lecz gdy on złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej. And chapter 12. Rozdział 12. And verse 2. I werset 2. Patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary, który zamiast doznać należytej mu radości, wycierpiał krzyż, nie patrząc na jego hańbę i usiadł na prawicy tronu Bożego. In chapter 1. W rozdziale pierwszym. It's because of his person he sat down. Usiadł tam, ponieważ z powodu jego osoby. Kim on jest? In chapter 1, verse 13. 1:13. It's because of his preeminence. He's number one. Zasiadł tam, ponieważ jest najważniejszy. In chapter 8. W rozdziale 8. It's because of his perfect priesthood. Siedzi tam z powodu swojego doskonałego kapłaństwa. In chapter 10. W rozdziale 12. It's because of his perfect sacrifice. Chapter 12. Chapter 10. Okay. Verse 12. Przepraszam. Rozdział 10. Werset 12. It's because of his perfect sacrifice. Zasiadł tam z powodu swojej doskonałej ofiary. And in chapter 12. A w rozdziale 12. Because of his moral perfection. Z powodu swojej moralnej doskonałości. Nobody like Jesus. Nikt nie jest taki jak Jezus. No one in the universe. Nikt w całym świecie. It's the only being, if I use that word reverently. To jest jedyna istota, jeśli mogę to odpowiednio tak wyrazić. In the universe. W całym wszechświecie. Will be God and man. Która się stała i Bogiem, i człowiekiem. I tell you, what a savior. Cóż to jest za Zbawiciel? Wonderful savior is Jesus our Lord. Cudowny Zbawiciel to nasz Pan. God Jezus. Has highly exalted him. Bóg go wielce wywyższył. He has the highest place in heaven. On ma najwyższe miejsce w niebie. As a man. Jako człowiek. Wonderful. Cudowny jest. But saints.
If we have the humiliation of Christ and the exaltation of Christ. Ale święci, jeśli zajmowaliśmy się już jego upokorzeniem i wywyższeniem. What about the supremacy of Christ? Co z panowaniem Chrystusa? In Hebrews chapter 2. W liście do Hebrajczyków, drugi rozdział. God is going to put into his hands the world to come. On w jego ręce złoży świat, który ma nadejść. I'm just reading it from the Bible. Okay. You want to translate it? Ale tutaj brat ma tłumaczenie Darbiego i chciałby przeczytać teraz te wersety stąd, czyli Hebrajczyków 2, 6, 6, 6 i 7. Ale ktoś gdzieś powiedział, kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go odwiedzasz. Do 8 wersetu. Uczyniłeś go trochę niższym od aniołów, ukoronowałeś go chwałą i czcią i postawiłeś go nad dziełami twoich rąk. Wszystko poddałeś pod jego stopy. Kiedy mówi, że wszystko mu poddał, nie zostawił niczego, co by mu poddane nie było. Until him. Yeah. Okay. Very good. Since this is for Christ. Święci, to wszystko dla Chrystusa. You see, we are waiting for the coming of the Lord Jesus Christ. My oczekujemy na przyjście Pana Jezusa Chrystusa. He may come tonight. Może przyjść już tego wieczoru. The Lord himself shall descend from heaven with a shout. Sam Pan z okrzykiem stąpi z nieba. With the voice of the archangel. Na dźwięk głosu archanioła. And with the trump of gold. Na dźwięk trąby ze złotem. And the dead in Christ shall rise. A umarli w Chrystusie zmartwychwstaną. And we who are alive shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. A my, którzy pozostaniemy przy życiu, zostaniemy porwani z nimi, żeby być z nim na obłokach. Since it will be a colorful meeting. Będzie bardzo kolorowe spotkanie. All kind of colors will be there. Wszystkie rodzaje kolorów tam będą. And this is a testimony of it. To jest właśnie świadectwo. Okay? It will be a wonderful time. Będzie cudowny czas. When we shall hear the marriage of the Lamb has come. Kiedy będziemy słyszeli, przychodźcie na wesele baranka. And the bride has made herself ready. I małżonka, oblubienica przygotowała się. Since it will be a time where we will meet him whom we love and have it not seen. Kochani święci, to będzie moment, w którym zobaczymy tego, którego kochamy, a jeszcze go nigdy nie widzieliśmy. And the Bible tells us it's a we wait for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior Jesus Christ. W oczekiwaniu na objawienie się wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. It says of those in the book of Thessalonians. To w liście do Tesaloniczan czytamy. They turned to God from idols to wait for the Son of God from heaven. Że ci, którzy czcili bożki, odwrócili się od bożków, by czcić Syna Bożego, który jest w niebie. We are waiting for a person. Oczekujemy na osobę. Since this is our hope. Święci, to jest właśnie nasza nadzieja. And we have this hope like an anchor for our souls. Będę trzymał się tej nadziei jak kotwicy dla naszej duszy. You know, I was in Ethiopia. Wiecie, byłem, odwiedziłem Etiopię. And I was telling some of the saints, this hope is like an anchor for the soul. Mówiłem tam niektórym świętym, że właśnie ta nadzieja jest jak kotwica dla duszy. It's having a boat. And you throw the anchor out and keep the boat steady. Kotwicę właśnie wyrzucamy z łodzi po to, żeby utrzymać ją w miejscu. Listen. What is an anchor? I wtedy oni powiedzieli, a co to jest kotwica? They didn't know.
Oni nie wierzyli. They never saw an anchor in their life. Nigdy w życiu nie widzieli kotwicy. So I had to change the illustration. Musiałem więc zmienić ten obraz, żeby zrozumieli. It's like tying a cord. To jest jak przymocowanie krowy do pana. And the cow could go so far. I ta krowa może tylko odejść tak daleko. Because it is holding on to the pin. Ponieważ jest przymocowana za pomocą sznura do patyka. The forerunner for us has entered into heaven. Pan Jezus jako forerunner. The one who went before us. Pan Jezus przed nami. Pan Jezus przed nami do nieba. He has gone in before us. And now we have a hope like a piece of cable holding on to us with him in the glory. Nasza nadzieja jest jak kawałeczek kabla czy łańcuch, który łączy nas z nim, który jest w fale. Since the rapture is for us. Porwanie, które nastąpi, jest dla nas. But the world to come is for Christ. Ale świat, który nadejdzie, jest dla Chrystusa. There is a difference between the rapture and the appearing. Bo jest różnica między porwaniem nas a objawieniem się Pana. This is when Christ comes out to rule and reign. Bo w tym momencie Chrystus przyjdzie, aby panować nad światem. When every eye is going to see him. Kiedy każde oko go zobaczy. Where his glory shall cover the earth as the waters cover the sea. Kiedy jego chwała wypełni całą ziemię, tak jak wody wypełniają morze. When you read the book of Isaiah. Kiedy czytamy Księgę Izajasza. And chapter 9:6. Księga Izajasza 9:6. 6 and 7. Księga Izajasza 9:6 i 7. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Pan zesłał słowo przeciwko Jakubowi, a ono spadło na Izraela. Yeah. Chapter 11. Rozdział 11. 4-9. Lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia. Ciele i lwiątko i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie karmił się słomą jak wół. Niemowlę będzie bawić się nad jamą żmii, a do nory węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana, jakby wód, które wypełniają morze. Psalm 2. Psalm 2. Wersety 8 i 9. Psalm 2, 8, 9. Proś mnie, a dam ci narody w dziedzictwo i krańce świata w posiadanie. Rozgromisz je berłem żelaznym, roztłuczesz jak naczynie gliniane. No, beloved saints, I am not going to turn to much scriptures. Ukochani święci, nie będę teraz zbyt dużo już zaglądał do słowa. No, there is two lines of scripture, two lines of truth. To są dwie jakby drogi prawdy, dwie linie prawdy. That is greatly neglected amongst the believers. There is two lines of truth that is neglected amongst believers. A linie die vernachlässigt sind bei den Gläubigen. Czy są dwie jakby linie prawdy, które są znane wśród wierzących? Zaniedbywane. One is the ministry of the Holy Spirit. Jedną z takich prawd jest służba Ducha Świętego. Very few people speak about him. Bardzo mało ludzi mówi o Duchu Świętym. And the truth of the world to come. I prawda dotycząca świata, który ma nadejść. I am going to heaven. Ja pójdę do nieba. Because Christ died for my sins. Bo
Ponieważ Chrystus umarł za moje grzechy. It is unconditional. I to jest bezwarunkowe. I am born again. Jestem narodzony na nowo. My name is written in the Lamb's Book of Life. Moje imię jest zapisane w Księdze Życia Baranka. And God don't have an eraser. I Bóg nie ma gumki, nie będzie kasował. He cannot erase my name. Nie będzie wymazywał mojego imienia. Because I am born of God. Ponieważ narodziłem się z Boga. I have new birth. Mam nowe narodzenie. New birth is the life I receive. To nowe narodzenie oznacza nowe życie, które otrzymuję. Born of God is the source of that life. Narodzenie z Boga to jest właśnie źródło tego życia. I'm going to heaven. Idę do nieba. Hallelujah. Hallelujah. Cannot even change it. Nie mogę tego zmienić. God says you can't even do nothing about it. Bóg mówi, nawet nie możecie cokolwiek z tym zrobić. And God says, you know something? I am sending my son for you. Bóg, wiecie co powiedział? Wysyłam syna dla was. I can't even tell him I'm not coming. Nawet mu nie mogę powiedzieć, nie idę. Because we have to go. My musimy iść. But when it comes to the appearing, the manifestation of Christ is another thing. Ale jeśli chodzi o objawienie się, pojawienie się Chrystusa, to jest inna sprawa. He's coming for us to come back with us. On przyjdzie po nas, żeby potem z nami się objawić. And this is what God is speaking about in the book of Hebrews. I o tym właśnie mówi Bóg w liście do Hebrajczyków. When Christ comes back out. Kiedy Chrystus powróci. In Ephesians chapter 1 verse 9 and 10. Efezjan, pierwszy rozdział 9-10. Oznajmiwszy wam według upodobania swego, którym go uprzednio obdarzył, tajemnicę woli swojej, aby z nastaniem pełni czasów wykonać ją i w Chrystusie połączyć w jedną całość wszystko, i to, co jest na niebiosach, i to, co jest na ziemi, w nim. God is going to put everything into the hands of the Lord Jesus. Bóg odda wszystko w ręce Pana Jezusa. He is the true David. On jest tym prawdziwym Dawidem. He will put down all rule and authority. Całe panowanie i autorytet złoży w ręce Pana. Absolute authority will be in the hands of that man, the crucified on the cross. Ten ukrzyżowany człowiek na krzyżu będzie miał całkowity autorytet w swoich rękach. He will have sway from shore to shore. He will have rule from shore to shore. On będzie panował od morza do morza, po prostu. And as we read in Isaiah, it will be a time of peace and righteousness. Tak czytaliśmy w Księdze Izajasza, będzie to czas pokoju i sprawiedliwości. You see, in New York City, w Nowym Jorku, they have the Isaiah wall. Mają ścianę Izajasza. The verses in chapter 11. I tam są napisane wersety z tego rozdziału 11. They will beat their plows and their, I mean their weapons of war into fanning tools. Jest napisane, że przekują miecze, czyli narzędzia wojny w narzędzia rolnicze, czy blemierze. That is near the United Nations. To jest właśnie blisko tego budynku ONZ-u. Ha, ha, ha. There is no peace until the Prince of Peace comes. Można się z tego śmiać, gdyż nie będzie takiego pokoju, dopóki Książę Pokoju nie przyjdzie. In that day, w tym dniu, we have no need for the police. Nie będzie potrzeby, żeby mieć w ogóle policję. We have no need for the lawyers. Nie będzie potrzeby prawników. The doctors will be out of a job. Nawet lekarze nie będą mieli już co robić. Why? Because it's a time when Christ, everything will be turned upside right. Bo to będzie czas. It's upside down. To będzie czas, kiedy Pan Jezus obróci wszystko na właściwą stronę. Bo teraz to jest wszystko obrócone do góry nogami. Brat Gaber could tell you. Brat Gaber może powiedzieć. We traveled over Egypt. Podróżowaliśmy nad Egiptem. Over Sudan. Nad Sudanem. We've been into Saudi Arabia. Byliśmy w południowej Arabii Saudyjskiej. Sun. Słońce. Sun. Sun. Sand. Po prostu piach, piach. No trees. Bez drzew. I have an Egyptian friend. Mam przyjaciela w Egipcie. I said to him, I don't know why you left Egypt. I powiedziałem, ja wiem, czemu opuściłeś Egipt. It's nothing but sand. Tak, jest tylko piasek. Hey, since it shall blossom again.
święci, to znowu będzie błogosławione. Tam in that day when Christ rules and reigns. W tym dniu, kiedy Chrystus zacznie panować. It will be heaven on earth. Na ziemi stąpi niebo. No, there's two sides of the kingdom. I są dwa jakby spojrzenia na królestwo, dwie strony królestwa. There are those on the earth and those above the earth. Ci, którzy będą na ziemi, i ci, którzy będą nad ziemią. I raise my hands. We will be above the earth. I mogę podnieść tę rękę, ponieważ to my będziemy nad ziemią. Reign with Christ. Będziemy panować z Chrystusem. No. Your life now determines your position in the kingdom to come. Uwaga, twoje życie, które teraz przeżywasz, determinuje, wyznacza tą pozycję, którą będziesz miał w tym królestwie, które nadchodzi. Remember the Lord gives some talents. Pamiętacie, że Bóg, Pan przekazał talenty komuś. He gives some five, he gives some two, he gives some one. Jednemu dał pięć, drugiemu dwa, trzeciemu jeden. This is your responsible life. To jest twoja odpowiedzialność w życiu. We go into heaven because we are saved. Pójdziemy do nieba, ponieważ jesteśmy zbawieni. But now under the lordship of Christ. Ale z powodu panowania Chrystusa. I have responsibilities. Mam również odpowiedzialność. What is the reward? Jaka jest nagroda? For being faithful to the Lord. Za bycie wiernym Panu. What is the reward if you give some of your time and energy for the things of the Lord? Jaka będzie nagroda za to, że dajesz czas, energię w służbie dla Pana? There is a reward for faithfulness. Jest nagroda dla wiary. There is a reward for you giving some time and service to the Lord. Jest nagroda, kiedy dajesz czas i energię dla Pana. There is a reward for being a good son or a good daughter. Na pewno jest nagroda dla ciebie, kiedy jesteś dobrym synem lub dobrą córką. There's a reward for being a good husband. That's what I'm trying to be. Również nagroda będzie dla tego, kto chce być dobrym mężem. Tak jak ja się staram. But there's a reward for being a good wife. Będzie nagroda dla tej, która chce być dobrą żoną. You are not going to heaven because you're a good husband. Nie pójdziesz do nieba dlatego, że jesteś dobrym mężem. You're going to heaven because Jesus died. Pójdziesz do nieba, ponieważ Jezus umarł. But in the day when Jesus is on display. Ale kiedy Pan Jezus się pojawi w tym dniu, your faithfulness to him will be rewarded. Wtedy zostanie nagrodzona twoja wierność dla Niego. And he's going to say, i on powie, thou good and faithful servant. Dobrze, dobry i wierny sług. Enter into the joy of the Lord. Wejdź do radości Pana swego. Peter, sorry, Paul said. Paweł powiedział, I have fought the good fight. Walczyłem dobrą walkę. Second Timothy, chapter 4. Drugi list do Tymoteusza, czwarty rozdział. Drugi list do Tymoteusza, 4, 7 i 8. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. No! Hear the words of the apostle Paul, who was going to depart this life. Są to słowa apostoła Pawła, który już wkrótce miał pożegnać się z życiem. Speaking to a young man who was discouraged. I przekazywał te słowa młodemu człowiekowi, który był zniechęcony. He told him in chapter 1. W pierwszym rozdziale powiedział mu, and verse 8, ósmym wersecie, be not ashamed of the testimony of the Lord. Nie wstydź się świadectwa o Panu naszym. Stand for him. Walcz za Niego. You know, I was encouraged when I came. What is this area called? Here? Yeah. In Poland? Yeah. Śląsk. Śląsk. Silesia. Okay, all right. But to see the slogan the young people were wearing. Byłem bardzo zachęcony tym, kiedy ostatnio tutaj byłem i widziałem na koszulkach napisy na koszulkach młodzieży, które miały się. I have a group of young men. Ja również zajmuję się grupą młodych ludzi. When you reach high school, it's mandatory you come to this school. Kiedy ktoś zaczyna chodzić do średniej szkoły, musi uczestniczyć w zajęciach tej grupy.
And we are taking up the book of Timothy. I teraz zajmujemy się listem do Tymoteusza. And I said to them, listen, you have a workshop to do. Mówię im, posłuchajcie, macie zadanie domowe. I want you to go to school. Macie iść do szkoły. And open the Bible in front of your friends. Macie otworzyć Biblię na oczach waszych przyjaciół. And when you return, give us your testimony. I kiedy to zrobicie, kiedy się znowu spotkamy, powiedzcie nam, jak to było. One brother said. Jeden z braci powiedział. They asked him if he was feeling well. Zapytali się go, czy się dobrze czuje. Another brother said. Inny brat powiedział. They began to laugh. Zaczęli się śmiać. One said, I took a deep breath and opened my Bible. Inny powiedział, najpierw wziąłem głęboki oddech i otworzyłem szybko Biblię. And he says, he was looking to see who was looking. Tak naprawdę zamiast czytać, patrzył na innych, czy na niego patrzył. One said that they said, oh, look, the devil reading the Bible. Ktoś powiedział, kiedyś inny powiedział, że powiedziano mu, o, patrzcie, diabeł czyta Biblię. All of them had different testimonies. Każdy z nich miał inne świadectwo, inne przeżycie. I said to them, go back next week and do it again. Powiedziałem im, dobrze, następny tydzień zróbcie dokładnie to samo. When he said to Timothy, don't be ashamed of the Lord. Paweł powiedział do Tymoteusza, nie wstydź się świadectwa o Panu naszym. So if you stand for him now, jeśli teraz będziesz, wstaniesz w jego imieniu, what is your reward? Jaka będzie twoja nagroda? In the day of display, kiedy Pan się pojawi, when he shall come to be glorified in the saints, kiedy będzie Pan się pojawił, byś być uwielbionym wśród Jego świętych, you are going to be there with him. Ty będziesz wtedy z nim. Or you may be in the back, way back in the bleachers. Albo może będziesz na samym końcu, na samym tyle. Because you were just saved and brought to glory. Ponieważ tak bardzo bałeś się, żeby być do tej chwały wyniesiony. Saints. Święci. The day of display. Dzień objawienia się. Is for Christ. Jest dla Chrystusa. When we win trophies and medals. Kiedy wygrywamy różne trofea, medale. We put them in our cabinets. Stawiamy je w naszych szafkach. Got a scholarship. Na przykład zdobyłem wykształcenie. And I display my achievements. I przedstawiam innym moje dokonania. But in that day, ale w tamtym dniu, Lord Jesus is going to display his achievements. Jezus Chrystus w tym dniu pokaże swoje dokonania. So with the words of the Apostle Paul in closing, kończąc słowami apostoła Pawła, he says, powiedział, I have fought the good fight. Dobry bój bojowany. I have finished my course. Biegu dokonałem. I have kept the faith. Wiarę zachowałem. Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the righteous judge shall give me, and not only me, but all them that love his appearing. Not the rapture, is the time of display. A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz wszystkim, którzy umiłowali przyjście Jego. May God help me to appreciate and look forward to that day. Aby Pan pozwolił mi być wdzięcznym i patrzeć, czekać na ten dzień. When Jesus returned to this world, kiedy Jezus powróci na ten świat, that cast him out, który go odrzucił, will not have this man to reign over us. Który mówił, nie chcemy, żeby ten człowiek nad nami panował. He must reign. On musi panować. As King of Kings and Lord of Lords. Jako król królów i pan panów. Oh, what a day that will be. Jaki dzień to będzie. You know, there is a song we usually sing. Yeah, you can sing it now. Sing it now? Yeah, come on. Come on, Gabo. Zaśpiewają pieśń właśnie na ten temat. There is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the skies, no more tears to
within the eyes. All is peace forevermore on that happy golden shore. Oh, what a day, glorious day that will be. Oh, what a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saved me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, a glorious day that will be. Hear this part. There'll be no sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, no pain, no more parting over there. And forever I will be with the one who died for me. What a day, a glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see. And I look upon his face, the one who saves me by his grace. When he takes me by the hand and leads me through the promised land. What a day, glorious day that will be. Co Słowo Boże mówi na temat narodzenia na nowo? Kto go potrzebuje? Kto dokonuje narodzenia na nowo? Oraz jakie są tego skutki? Jakie są tego rezultaty? Pierwsze miejsce to jest list Jakuba. W tych niebieskich Bibliach to jest strona 290. Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Słowo Boże mówi tutaj tak, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały pochodzi z góry i zstępuje od Ojca Światłości, u którego nie ma zmiany ani cienia zmienności. Ze swojej woli zrodził nas słowem prawdy, abyśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Widzimy, że Słowo Boże daje tutaj wyraźne świadectwo, że każdy dar dobry i każdy dar doskonały, to jest coś, co możemy dostać od Boga. I Bóg chętnie daje, bez wypominania, każdemu, kto do Niego przychodzi po zbawienie, ponieważ Bóg udowodnił, że chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Dał dowód tego przez to, że dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa. Pan Jezus Chrystus, jako jedyny prawdziwy Bóg, przyjął postać człowieka, stał się podobny ludziom, stał się identyczny z nami we wszystkim z wyjątkiem grzechu. On grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I o Panu Jezusie tu jest wyraźnie powiedziane, że On jest darem dobrym i darem doskonałym. Bóg dał ludziom prezent. Bóg dał ludziom dar w osobie Pana Jezusa Chrystusa. I Pan Jezus Chrystus, umierając na krzyżu, złożył doskonałą ofiarę, na podstawie której każdy człowiek może pojednać się z Bogiem. Każdy. Nie ma żadnej różnicy, bo wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Nie ma czegoś takiego, że ktoś jest za święty na to, żeby móc skorzystać z ofiary Golgoty. Nie ma też czegoś takiego, że ktoś jest zbyt wielkim
z wyrodnialcem, żeby mógł skorzystać z ofiary Golgoty. Pan Jezus Chrystus umarł i na Niego został złożony grzech. On grzechu nie znał, ale w momencie, kiedy wisiał na krzyżu, sam stał się grzechem. I na tej podstawie jest możliwe pojednanie z Bogiem. Na tej podstawie cała świętość Pana Jezusa Chrystusa może być przypisana człowiekowi, który przyszedł do Boga po zbawienie. I na podstawie tej ofiary jest to tak, że Bóg już więcej grzechów nie wspomni. Bóg będzie takiego człowieka traktował tak, jak gdyby on nigdy grzechów nie popełnił. Mimo że oczywiście każdy popełnił grzechy, każdy jest winien przed Bogiem. I nie ma osoby, która by nie zgrzeszyła. Wyjątkiem z ludzi był Pan Jezus Chrystus, który w momencie, kiedy był na krzyżu Golgoty, stał się grzechem za nas. I Jemu została przypisana cała nasza niegodziwość. Wszystkie nasze grzechy zostały przez tą ofiarę raz na zawsze zgładzone. Gdy Pismo Święte mówi, że zostały zgładzone wszystkie grzechy, to Pismo Święte mówi, że chodzi o grzechy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Wszystkie, jakie kiedykolwiek człowiek jest w stanie popełnić, już Pan Jezus Chrystus za nie cierpiał. Na tym polega ten doskonały dar. Na tym polega ten dar od Boga. Jest to dar z góry. I widać tutaj w 18 wierszu, że to, czy ktoś narodzi się na nowo, jest dziełem Bożym. Bo jest powiedziane, że to Bóg zrodził tych, którzy są wierzącymi w Pana Jezusa, tych zrodził z własnej woli. 18 wiersz. Ze swojej woli zrodził nas. Czym? Słowem prawdy, czyli tym, co mówi nam Pismo Święte o Panu Jezusie Chrystusie. I to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że narodzenie na nowo to jest dzieło Boga, nie nas. Tak samo jak każdy z nas się urodził kiedyś jako niemowlę. Ja na przykład nie miałem nic wspólnego z tym, że się urodziłem. Urodzili mnie rodzice, a dokładnie mama w dniu porodu mnie zrodziła. Ja nie miałem z tym nic wspólnego. I tak samo jest z nowym narodzeniem z góry. Nowe narodzenie z góry to jest dzieło Boga. To tylko Bóg może kogoś zrodzić na nowo. Może komuś dać nowe życie. Człowiek nie jest w stanie tego wypracować sam z siebie przez jakieś metody pracy nad sobą, czy przez różnego rodzaju zabiegi. To jest po prostu niemożliwe. Tylko Bóg może kogoś narodzić na nowo. Tak samo jak jest niemożliwe, że któregoś dnia ktoś postanawia, że się urodzi na tej ziemi i on się sam rodzi bez udziału matki. To jest zwyczajnie niemożliwe, żeby człowiek mógł się sam na nowo narodzić. Więc jest to dzieło Boże. Jeśli ktoś z nas tu na tej sali chce być narodzony na nowo, a Pan Jezus Chrystus wyraźnie powiedział w rozmowie z Nikodemem, musicie się na nowo narodzić, to jeśli ktoś chce być narodzony na nowo, musi wołać do Boga o to. Boże, chcę być narodzony na nowo. Jestem bezradny. Wiem, że Ty wymagasz, abym był narodzony na nowo, ale tylko Ty możesz mnie narodzić na nowo. Jestem bezsilny. Nie mam szans sam tutaj nic zadziałać. Ale wiem, że Ty chcesz, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli, więc proszę Cię o to, abyś mnie ratował. Jeżeli tak przyjdziemy do Boga, to Bóg
jest tym, który daje każdy dar dobry i każdy dar doskonały. Ten dar pochodzi z góry, od Boga. Drugie miejsce to jest pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, to jest strona 295. Od 18 do 23 wiersza. Wiedząc, że nie tym, co zniszczalne, srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa, jako baranka niewinnego i nieskalanego, przeznaczonego do tego przed założeniem świata, a objawionego w czasach ostatecznych ze względu na was. Wy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wskrzesił z martwych i dał mu chwałę, aby wasza wiara i nadzieja były w Bogu. Skoro oczyściliście swoje dusze, będąc posłuszni prawdzie przez ducha ku nieobłudnej braterskiej miłości, czystym sercem jedni drugich gorąco miłujcie, będąc odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale z niezniszczalnego, przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Jak widać, tutaj te słowa są kierowane przez apostoła Piotra do tych, którzy uwierzyli w Pana Jezusa i już są odrodzeni nie z nasienia zniszczalnego, ale niezniszczalnego. Przez Słowo Boże, które jest żywe i trwa na wieki. Więc to narodzenie na nowo daje pewnego rodzaju rezultaty. I ten fragment może nam posłużyć na to, żeby każdy się postawił w świetle Bożym i sprawdził, czy ja już jestem narodzony na nowo. Czy ja już mam nowe życie z Boga. Bo być może są takie osoby, które myślą o sobie, że już jest ze mną dobrze. Że ja już jestem Bożym dzieckiem. Że nie jestem dzieckiem diabelskim. I że mam miejsce w niebie. Może są takie osoby i być może mają rację, ale być może się mylą. Więc warto, żeby przyjrzeć się w zwierciadle Słowa Bożego sam na sam z Bogiem i odpowiedzieć sobie na to pytanie. Więc tutaj widać, że taka osoba, która jest narodzona na nowo, wie, że jest odkupiona nie własnym działaniem, nie jakimiś rzeczami z tego świata, tylko 18 wiersz mówi, wiedząc, że nie tym, co zniszczalne srebrem lub złotem, zostaliście wykupieni z waszego marnego postępowania, przekazanego przez ojców, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Czy wiesz o tym, że Chrystus jest barankiem? Czy wiesz, że Chrystus jest niewinny? Czy wiesz, że Chrystus jest nieskalany? Czy rozumiesz, że tylko Jego ofiara jest w stanie zbawić? Bo jeżeli pokładasz ufność w czymkolwiek innym, to jest niestety zła wiadomość dla ciebie. Jeśli pokładasz ufność w czymkolwiek innym niż w ofierze Pana Jezusa Chrystusa, jeśli pokładasz ufność w czym innym niż w drogiej krwi Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego, to niestety jesteś jeszcze dzieckiem diabła. Nie jesteś narodzony na nowo. Więc to jest pierwszy punkt, który z tego miejsca możemy wyciągnąć dla siebie. Jeżeli z kolei wiesz, że Chrystus jest doskonały, że Chrystus jest barankiem niewinnym i nieskalanym, jeśli wiesz, że Jego krew przelała się za ciebie,
To znaczy, że jesteś narodzony na nowo. Bo uwierzyłeś w doskonałe dzieło Pana Jezusa Chrystusa, uwierzyłeś Bogu, który go dał jako przebłaganie za grzechy twoje. I widzimy tutaj, że Bóg już dawno, w przeszłej wieczności, myślał o tym, żeby ta ofiara była złożona. 20 wiersz mówi, że to już było przeznaczone przed założeniem świata. A w czasach ostatecznych, czyli wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus został przybity do krzyża, zostało dopiero ujawnione. I widzimy, że wiara w Boga to nie jest nasze działanie, tylko 21 wiersz mówi, że przez Chrystusa człowiek wierzy w Boga. To Chrystus jest źródłem. To Chrystus jest w stanie takiego pokutującego grzesznika naprowadzić na właściwe tory. I działanie tego nowego narodzenia jest takie, że jest porzucenie martwych uczynków, jest chwała po prostu Boża przypisana na podstawie ofiary Chrystusa takiemu człowiekowi. Taki człowiek staje się w oczach Bożych tak czysty, jak gdyby nigdy nie zgrzeszył. I dlatego 22 wiersz mówi wyraźnie, że te serca i dusze są oczyszczone na podstawie narodzenia na nowo, że wynikiem tego jest posłuszeństwo prawdzie przez Ducha Świętego, że nie ma tutaj żadnych podtekstów, żadnych drugich czy trzecich planów, że jest to nieobłudna miłość, szczera, bez polityki, bez różnego rodzaju knucia planów. Czyste serce. I ta miłość nie jest tylko miłością taką wynikającą z przymusu. Ta miłość jest miłością gorącą. Jest o najwyższych walorach. Widać ją na każdym kroku. To jest stan idealny. I osoba narodzona na nowo właśnie może z tego korzystać, że Pan Jezus Chrystus ją uzdolnił do takiego życia. Ale kluczem do tego jest uwierzyć w Chrystusa jako baranka nieskazitelnego i wiedzieć, że jego krew oczyściła cię od wszystkich twoich grzechów. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że to jest na podstawie działania Bożego i jest to skuteczne przez ofiarę Chrystusa. Kolejne miejsce. To jest miejsce z pierwszego listu Jana. Pierwszy list Jana, 3 rozdział, 9 wiersz. Każdy więc, kto w nim trwa, nie grzeszy. Każdy, kto grzeszy, nie widział go ani go nie poznał. Dzieci, niech was nikt nie zwodzi. Kto czyni sprawiedliwość, jest sprawiedliwy, tak jak i on jest sprawiedliwy. Kto popełnia grzech, jest z diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. Po to objawił się Syn Boży, aby zniszczyć dzieła diabła. Każdy, kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu, bo jego nasienie w nim pozostaje i nie może grzeszyć, gdyż narodził się z Boga. Po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Każdy, kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Więc tutaj widzimy, że jeśli patrzymy na naturę człowieka narodzonego na nowo, ta poprzeczka jest postawiona bardzo klarownie, wysoko. Wiadomo, że czym innym jest, jeżeli ktoś jest na przykład kierowcą i zazwyczaj nie przekracza prędkości, czyli jeździ przepisowo, a w wyniku jakiegoś zamieszania, manewru czy wyprzedzania przekroczy prędkość, ale na co dzień zawsze jeździ przepisowo. To jest tego typu przykład. Czyli dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie lubi tego,
aby być uwikłanym w sytuację, gdzie zdarza się mu towarzyszyć w czyimś grzechu. Więc taka osoba narodzona na nowo czuje wstręt przede wszystkim do swojego własnego brudu, do swojego własnego grzechu, do swojej własnej nieprawości. Taka osoba jest tutaj określona w liście Jana, że kto się narodził z Boga, nie popełnia grzechu. Nie jest zainteresowany tym, żeby walczyć przeciwko Bogu, bo grzech to jest bunt przeciwko Bogu. Natomiast taka osoba ma obietnicę z Pisma Świętego, że jeśli w wyniku czy to przeoczenia, czy to jakiejś słabości zdarzy się zgrzeszyć, to ma orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, i ma ten grzech Bogu wyznać. I wtedy krew Jezusa Chrystusa oczyści taką osobę i ten grzech wyznany, przecież Bóg zna nasze grzechy, ten grzech wyznany jest od razu przez Boga traktowany jako taki, który jest zlikwidowany, bo Pan Jezus Chrystus za wszystkie umarł. I to chodzi o higienę takiej osoby, która jest narodzona na nowo. Jeśli zdarzy się potknąć, to taka osoba musi codziennie zajmować się swoim życiem, czy danego dnia byłem doskonale zgodny z myślami Bożymi. Jeśli nie, to trzeba od razu Bogu przedstawić. Można to robić co rano, można to robić wieczorem, można to robić na bieżąco w ciągu dnia, w każdej wolnej chwili. Generalnie chodzi o to, że dziecko Boże brzydzi się grzechem. Dziecko Boże nienawidzi grzechu. Dziecko Boże nie traci czasu na walkę z grzechem, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby żyjąc, żyć dla Boga, przybliżać się do obrazu Pana Jezusa Chrystusa, być takim, jak On był na tym świecie. I to właśnie chce osoba narodzona na nowo, tak żyć, jak Chrystus tu na ziemi. I dlatego tu jest powiedziane: po tym poznaje się dzieci Boże i dzieci diabła. Kto nie czyni sprawiedliwości, nie jest z Boga, jak i ten, kto nie miłuje swego brata. Bo jest to jasna sprawa. Jeżeli ktoś nie miłuje, to nie ma w nim miłości Boga. Nie jest narodzony na nowo. Niech wróci do punktu pierwszego. Niech woła do Boga o zbawienie. To jest dowód na to, że jest się na szerokiej drodze do piekła. Jeśli nie ma się pragnienia życia w sprawiedliwości, jeśli się nie ma pragnienia życia w miłości wobec ludzi, których Bóg uratował, to jest podstawa, żeby siebie samego na podstawie tej myśli obudzić, żeby nie było kogoś, kto jest na tej sali, usłyszał, że Pan Jezus umarł za jego grzechy, a mimo to tego typu człowiek pójdzie do piekła na wieczne zginienie, na zawsze do jeziora ognistego. To by była wielka katastrofa. Kolejne miejsce. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, to jest strona 304. Rozdział drugi, 29 wiersz. Jeżeli wiecie, że On jest sprawiedliwy, wiedzcie też, że każdy, kto czyni sprawiedliwość, z Niego się narodził. Widzimy tu wyraźnie potwierdzenie tej myśli, że jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Kto jest sprawiedliwy? Bóg. Kto jest sprawiedliwy? Bóg objawiony w ciele, Jezus Chrystus. Jeśli ktoś czyni sprawiedliwość, z Boga się narodził. Jeśli ktoś czyni
tak jak Słowo Boże uczy, i to jest pragnieniem jego serca, a nie wyuczonym przepisem ludzkim, to mamy do czynienia z miejscem, które definiuje życie osoby narodzonej na nowo. Jeśli to jest prawdą w twoim życiu, że przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako twojego Zbawiciela, jeśli uwierzyłeś, że Jego ofiara jest doskonała i jesteś pewien, że Jezus Chrystus zmazał wszystkie twoje grzechy, jeżeli widzisz, że od rana do wieczora nic, tylko zajmuje cię, jak czynić sprawiedliwość, to ten fragment jest dowodem na to, że z Boga się narodziłeś. Ale jeżeli coś tutaj nie działa, to wołaj do Boga, bo jest to wielką tragedią. Jeśli wiedząc tak dużo ze Słowa Bożego, trafisz na wieczne zginienie do jeziora ognistego jako dziecko diabelskie. Kolejne miejsce. To jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, strona 307. 5 rozdział, 18 wiersz. Znowu podobna informacja i bardzo mocno podkreślona. Wiemy, że każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Ale kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Nie jest tu mowa o tym, że kto się narodził z Boga od czasu do czasu nie zgrzeszy. Jest różnica między grzeszy a zgrzeszy. Natomiast jest tu mocno podkreślone, że chodzi o to, że każdy, kto się narodził z Boga. Czyli nie ma wyjątku. Jeśli ktoś jest narodzony z Boga, odkrywa sam w sobie, że nienawidzi grzechu, że nie chce grzeszyć i że ma, dzięki mieszkającemu w nim Duchu Świętemu, Duch Święty to jest Bóg, zesłany po tym, gdy Pan Jezus Chrystus został wzięty do nieba, gdy zmartwychwstał i nastąpiło Jego w niebo wstąpienie, to w dniu Pięćdziesiątnicy przysłał Ducha Świętego, trzecią osobę Boga, trzecią osobę Trójcy. I Duch Święty jako Bóg Wszechmogący również mieszka w wierzących, również mieszka w osobach, które się narodziły z Boga. I ta wielka moc wielkiego Boga, bo Duch Święty ma moc, Duch Święty nie jest mocą. Duch Święty jako Bóg ma moc. I On tą moc udostępnia wierzącemu, narodzonemu na nowo, aby sobie sam radził z wieloma problemami, które tu na świecie się pojawiają. Dlatego jest wyraźnie powiedziane, że kto się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a zły go nie dotyka. Gdyż właśnie ta moc Ducha Świętego uzdalnia wierzącego do tego, żeby żyć zgodnie ze Słowem Bożym. Na początku to nie wychodzi może doskonale. Zaraz po narodzeniu na nowo jest wiele przyzwyczajeń i wiele problemów, które wierzący musi rozwikłać według Słowa Bożego. I nie może za niego tego zrobić ktoś inny. To musi sam, czytając Słowo Boże i analizując informacje ze Słowa Bożego, sam musi dla siebie takie problemy rozwiązywać dzięki działaniu Ducha Świętego. To nie jest tak, że on gdzieś weźmie, skorzysta z gotowca, bo może się okazać, że trafi na fałszywą naukę i ta fałszywa nauka go wtedy ukształtuje w osobę wyjątkowo groźną i niebezpieczną. Nie. Słowo Boże jest wystarczające. Duch Święty mieszkający w narodzonej na nowo osobie wystarcza, żeby taką osobę uzdolnić do tego, żeby ten człowiek zachowywał samego siebie
i wtedy zły go nie dotyka. Każdy, kto się narodził z Boga, nie grzeszy. Więc jeśli twoim pragnieniem jest to, żeby grzeszyć, nie jesteś narodzony na nowo, bo każdy, kto się narodził z Boga, nie ma na celu grzeszenia. Kolejne miejsce, które mówi nam o efekcie narodzenia na nowo, to jest pierwszy list Jana, 5 rozdział, ten sam rozdział, tyle że pierwszy wiersz, strona 306. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. A każdy, kto miłuje tego, który zrodził, miłuje też tego, który się z niego narodził. Więc mamy dokładną informację. Każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, narodził się z Boga. Czyli tutaj nie ma jakichś wielkich kombinacji. Wiemy o tym, że to Bóg dokonuje narodzenia na nowo. I jeżeli wierzysz, że Jezus jest tym, którego Bóg złożył w ofierze na krzyżu Golgoty za twoje grzechy, że ta ofiara doskonała, przebłagała wszystkie twoje grzechy, to jesteś narodzony z Boga. Tego przekonania człowiek sam nie może w sobie wypracować. I wtedy efektem tego jest już nowe życie. Kolejne miejsce. Ewangelia Jana, 1 rozdział. I tutaj mamy wyraźne świadectwo Pisma Świętego. 12 i 13 wiersz przeczytam. Wszystkim tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w Jego imię, którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Więc jest wyraźne świadectwo, że Pan Jezus Chrystus przyszedł na ziemię i został przez niektóre osoby przyjęty. Większość go odrzuciła, bo Pan Jezus Chrystus został odrzucony. Ale niektórzy go przyjęli. I ci, którzy go przyjęli, ci, których on nawet określa malutkie stadko, czyli to jest tak mała grupa. Nawet Pan Jezus powiedział, ale czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Dlaczego zadał takie pytanie? Dlatego, że jest to niewielka grupa, malutkie stadko i czy w ogóle znajdą się takie osoby. I tutaj widzimy wyraźnie, że wszystkim tym, którzy Pana Jezusa przyjęli, Pan Jezus dał moc, aby się stali synami Bożymi. To jest tym, którzy wierzą w Jego imię. Którzy są narodzeni nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli mężczyzny, ale z Boga. Oczywiście te osoby, co do zasady, tak jak wszyscy ludzie, są narodzeni z woli mężczyzny, ale oprócz tego, że się narodzili biologicznie, że są żywymi istotami, są również narodzeni z Boga dzięki temu, że przyjęli Jezusa jako swojego ratownika, jako swojego Pana, jako swojego Zbawiciela. Wtedy ci, którzy przyjęli Jezusa, mają moc, aby się stali synami Bożymi przez wiarę w imię Jezusa. I to jest bardzo proste, bo kiedyś, gdy Paweł i Sylas byli trzymani w więzieniu, ten, który ich trzymał w więzieniu, zadał im pytanie: Panowie, co mam czynić, abym był zbawiony? Otrzymał ten człowiek prostą odpowiedź od apostoła Pawła. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony
ty i twój dom. Tak mówią Dzieje Apostolskie w 16 rozdziale między innymi. Wiele jest tego typu świadectw, że zbawienie jest tylko i wyłącznie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kolejne miejsce to jest 1 Tesaloniczan, 2 rozdział, strona 260. 1 Tesaloniczan 2:13. Dlatego też nieustannie dziękujemy Bogu, że gdy przyjęliście Słowo Boże, które słyszeliście od nas, przyjęliście je nie jako słowo ludzkie, ale, jak jest naprawdę, jako Słowo Boże, które też w was, którzy wierzycie, skutecznie działa. Czyli widzimy tutaj wyraźne świadectwo, że Słowo Boże przyjęte przez tych ludzi, którzy tutaj są adresatami tych słów Pawła Apostoła, to oni, jako narodzeni na nowo, słuchają Słowa Bożego. Są chętni do tego, żeby to Słowo Boże w nich pracowało. To jest pierwszy objaw taki praktyczny narodzenia na nowo. Jeśli jesteś narodzony na nowo, to między innymi zauważysz to, że twoje uszy lgną do tego, co Słowo Boże ma do powiedzenia. Że tylko będziesz chciał żyć, będziesz chciała żyć tym, co Biblia mówi. Że nie będą cię interesowały opinie ludzi, tylko będzie cię interesowało, co ma Bóg do tego do powiedzenia na dany temat. Nie będą się liczyły ludzkie opinie, tylko i wyłącznie opinia Boża na dany temat będzie dla ciebie kluczowa. To jest typowy objaw narodzenia na nowo. Jeżeli tego nie ma, to jest duże zagrożenie, że niestety nie jesteś narodzony, nie jesteś narodzona na nowo. Dlatego, że zdrowe niemowlę nie może być odpędzone od mleka matki. Tak samo narodzony na nowo człowiek nie da się odpędzić od tego, co Bóg ma do powiedzenia. I kolejny fragment jest, który chciałbym, żebyśmy też mu się przyjrzeli. 2 Koryntian 4:6. To jest strona 229 w niebieskich Nowych Testamentach. 2 Koryntian 4:6. Ponieważ Bóg, który rozkazał, aby z ciemności zabłysnęło światło, ten zabłysnął w naszych sercach, aby zajaśniało w nas poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że człowiek, który co do natury jest dzieckiem diabelskim, przed narodzeniem na nowo, jest człowiekiem z ciemności, człowiekiem poruszającym się w ciemności. Tutaj Słowo Boże pokazuje, że człowiek narodzony na nowo z kolei jest rozjaśniony przez to, co jest świadectwem Bożym. I jaśnieje w takim człowieku poznanie chwały Bożej w obliczu Jezusa Chrystusa. To jest efekt. Czyli widzimy chwałę Bożą, Jezusa, i interesuje nas tylko to, co Bogu się podoba. Jako osoby narodzone na nowo nie interesujemy się ludzkimi, religijnymi wynalazkami, tylko jako osoby narodzone na nowo chcemy wiedzieć, co ma nam do powiedzenia Bóg, i tylko i wyłącznie w centrum jest dla nas Jezus Chrystus, nikt inny. Kolejne miejsce to jest 1 list Piotra 2, to jest strona 296. 1 list Piotra, 2 rozdział, 2 wiersz. Jak nowo narodzone niemowlęta, pragnijcie czystego mleka Słowa Bożego, abyście dzięki niemu rośli. Tutaj jest porównanie do niemowlęctwa, jakiego doświadcza każdy człowiek, który przychodzi na świat jako świeżo urodzony przez mamę. I
Nie każdy z nas może to pamięta, ale każdy z nas tak się właśnie zachowywał wobec pokarmu od matki albo do butelki z mlekiem. Że każde niemowlę pragnęło mleka. I tu jest to porównanie, że nowonarodzone niemowlęta pragną czystego mleka. Natomiast nowonarodzone dzieci Boże, czyli narodzone na nowo przez Boga, pragną Słowa Bożego. Czystego mleka Słowa Bożego. I tylko to Słowo Boże jest tutaj takim czystym mlekiem, dzięki któremu niemowlę rośnie. Nie może to być jakaś sfałszowana kombinacja wszystkiego innego, tylko nie Słowa Bożego. Nie, to ma być czyste, niezmącone niczym Słowo Boże. Czyli to, czego uczy Biblia. To, co Bóg powiedział w Biblii. Nie może to być jakiegoś rodzaju ludzka nauka, bo to nie da wzrostu, tylko to da różnego rodzaju patologie. Dziecko Boże rośnie dla Boga. Dziecko Boże rośnie tak, żeby stać się identycznym z Panem Jezusem Chrystusem. Żeby być podobnym do Niego. Natomiast różnego rodzaju ludzkie dodatki spowodują, że ten człowiek narodzony na nowo będzie karykaturą, będzie dziwolągiem. Nie będzie w żaden sposób podobny do Pana Jezusa w żadnym aspekcie. Bo tylko Słowo Boże jako czyste mleko daje tą możliwość, żeby być jak Jezus na tym świecie. Kolejne miejsce to jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy wzięli pod uwagę. Z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, strona 163. Dzieje Apostolskie, 9 rozdział. Wiersz pierwszy. 11, przepraszam. Wiersz 11. Ten rozdział przedstawia nam apostoła Pawła. Apostoł Paweł w pierwszym wierszu nazywany jest jeszcze Saulem. Jest to przed jego nawróceniem. Jest powiedziane w pierwszym wierszu: Saul, dysząc jeszcze groźbą i chęcią mordu przeciwko albo wobec uczniów Pana, poszedł do najwyższego kapłana. Po co on poszedł? On był żydowskim wyznawcą, wtedy częścią sekty faryzeuszów. I on chciał mordować chrześcijan, gdyż nienawidził ich z całego serca. I ten człowiek dostał upoważnienie, żeby chrześcijan wywlekać, mordować, prześladować. I okazało się, że gdy jechał do Damaszku, aby tą swoją działalność kontynuować, Pan Jezus Chrystus w drodze mu się objawił i Saul się nawrócił. Saul został narodzony na nowo. I w 9 wierszu już widzimy, że on nic nie widział, nie jadł i nie pił. A w 11 widzimy, że o tym człowieku, który co dopiero doświadczył cudu narodzenia na nowo, Bóg wydał świadectwo. Powiedział do innego ucznia w ten sposób Pan Jezus. A Pan powiedział do tego ucznia: wstań i idź na ulicę, którą nazywają Prostą, i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu. Oto bowiem się modli. Widzimy tutaj świeżo nawróconego Saula. Jeszcze nie ma imienia Paweł, ma na imię Saul, bo tak się pierwotnie nazywał. I ten człowiek co dopiero nawrócił się. I charakterystyką tego okresu jest to, że taka osoba woła do Boga, modli się. Nie chodzi o zmawianie jakichś modlitw
wyuczonych z książek, czy gdzieś zapisanych. Modlitwa to jest rozmowa z Bogiem. Czyli dziecko Boże, tak jak mówi małe dziecko do swoich rodziców, to dziecko Boże mówi do swojego Ojca w niebie. I z kolei Ojciec odpowiada przez Słowo Boże, przez Biblię. I to jest dialog. To nie jest tak, że to jest jakaś jednokierunkowa rozmowa. Czyli, że dziecko mówi do Boga, a Bóg nic nie mówi. To nie jest wtedy prawda biblijna. Prawda biblijna jest taka, gdy my modlimy się do Boga i znajdujemy odpowiedź od Boga w Słowie Bożym. Znajdujemy odpowiedź czytając Biblię. Bo Bóg dał nam swoje Słowo, które jest właśnie zapisane w Biblii. Ewangelii Mateusza, 10 rozdział, 28 werset. Pan Jezus mówi takie słowa. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało niszczyć w piekle. Czyż nie sprzedają za grosz dwu wróbli? A jednak ani jeden z nich nie spadnie na ziemię bez woli Ojca waszego. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się, jesteście więcej warci niż wiele wróbli. Każdego więc, który mnie wyzna przed ludźmi i ja wyznam przed Ojcem moim, który jest w niebie. Ale tego, który by się mnie zaparł przed ludźmi, i ja się zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebie. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Te słowa Pan Jezus powiedział i powtarza tu kilka razy: nie bójcie się. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Pokazuje nam, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Człowiek jest duchem, duszą i ciałem. W momencie, kiedy następuje śmierć ciała, duch i dusza dalej funkcjonują. Pismo Święte nasze ciało porównuje do namiotu. I jeżeli ktoś z nas był na wycieczce, czy to w górach, czy nad jeziorem, to wie, że namiot to jest takie miejsce zamieszkania, które jest liche, słabej jakości i przeznaczone na bardzo krótki czas. I tak jest z nami. Nasze ciało jest nam dane na krótką chwilę. Nawet jest porównane do trawy, która dziś jest, a jutro jest w piec wrzucana. Jest porównane do rzeczy bardzo ulotnych, bo człowiek ma wieczność w swoim sercu. Jest istotą, która ma po prostu nieskończony co do czasu swojego istnienia byt. A czas przebywania w tym namiocie jest krótką
chwilą, krótką wycieczką. I od tego, jak na tej krótkiej pielgrzymce tu na ziemi ustosunkujemy się do Słowa Bożego, do Boga, zależy, co będzie z nami na zawsze, w wieczności. I bardzo ciekawe jest, że Pan Jezus mówi wielokrotnie tutaj, żeby się nie bać tych, którzy razem z nami są na tej krótkiej wycieczce, na tej krótkiej pielgrzymce. I że nawet jeśli trzeba, to mamy się z nimi pokłócić. Bo my mamy stanąć po stronie Boga, po stronie Pana Jezusa. Mamy się przyznać do Pana Jezusa jako naszego Zbawiciela. Nawet jeżeli to spowoduje niezrozumienie wśród innych ludzi, którzy też są na tej pielgrzymce. I Pan Jezus wręcz powiedział, że to jest tak jakby przyniesienie miecza na ziemię. Że ci ludzie, którzy sami nie będą chcieli pójść za Panem Jezusem, będą zwalczać tych, którzy chcą iść z Panem Jezusem. Więc wybierając życie wieczne z Panem Jezusem, muszę być pewien tego, że nie wszystkim się to spodoba, ludziom mieszkających w takich samych lichych namiotach, jak mój namiot, czyli moje ciało. I kolejna rzecz. Jesteśmy więcej warci niż wiele wróbli. A jest powiedziane, że ani jeden z tych wróbli nie spada na ziemię bez woli Ojca. Czyli sam Bóg, żeby spadł wróbel na ziemię, musi wydać pozwolenie, decyzję, dekret, żeby wróbel, jakich setki widzimy zdechłych w różnych miejscach, żeby ten wróbel zakończył swoje życie. Tak samo o Twoim i o moim mieszkaniu w tym namiocie, a dokładnie o jego powstaniu, bo zostaliśmy przez Boga utkani w łonie Matki, ale też o zakończeniu tego bycia w tym namiocie, czyli o śmierci, decyduje Ojciec. Nie Ty, nie ja. Nie mogę nawet o jedną sekundę wydłużyć ani skrócić swojego życia. Tak samo jest z Tobą. I to Bóg wydaje decyzję. Jeżeli On wie, że Ty już to, co trzeba wiedzieć o tym, jak dostać się do nieba, wiesz, i On wie, czy Ty zrozumiałeś, i On wie, czy Ty odrzuciłeś Ewangelię lub przyjąłeś, to w tym momencie kończy się Twoja przydatność na tej ziemi. Nawet jest powiedziane, że człowiek jest porównany do drzewa, które albo wydaje owoce, albo nie. Człowiek, który zwleka z decyzją o pojednaniu się z Bogiem, jest porównany do drzewa niewydającego owocu. I taki człowiek, nie wydając owocu dla Boga, jest przez Boga przeznaczony na ścięcie. I porównanie do pracy ogrodnika przywodzi tutaj właśnie to, że takie ścięte drzewo gdzie się wrzuca? Do kompostownika lub do płomieni. Generalnie próżno ziemię zajmuje, takie słowa padają w Ewangelii. I tak samo jest z człowiekiem, który zrozumiał, że Jezus umarł za jego grzechy, ale nie chce pójść za tym, nie chce skorzystać ze zbawienia. Słowo Boże mówi, próżno ziemię zajmuje. I jest to bardzo duża odpowiedzialność, bo Faraon dostał taką możliwość kilka razy, gdy Mojżesz stawał przed nim i świadczył o Bogu. I jest powiedziane, że Faraon
nie przyjmował poselstwa od Boga i Faraon zatwardził swoje serce. Po raz kolejny Mojżesz stanął przed nim i po raz kolejny czytamy i Faraon zatwardził swoje serce. Ale to nie trwało w nieskończoność. Po pewnym czasie czytamy straszliwe słowa, że po kolejnym odrzuceniu Bożego poselstwa później to już Bóg zatwardził serce Faraona. Jest taki wodospad Niagara. On się znajduje na pograniczu Kanady i Stanów Zjednoczonych. Kto był albo czytał o nim, wie, jak bardzo jest on majestatyczny. I on ma bardzo silny nurt. I jest taka czerwona linia na tym, na tej rzece, która zasila ten wodospad. Przed czerwoną linią można jeszcze różnymi sposobami zawrócić. Te statki wycieczkowe, które pokazują turystom ten wodospad i majestat tego Bożego stworzenia, nie przekraczają tej linii. Ale jest historia o lekkomyślnym młodzieńcu, który płynął tą rzeką i wiedział o tym, że jest takie miejsce, płynął tą rzeką, ale nie zważał na wołania tych, którzy z brzegu wołali, żeby zawrócił. Dopiero zagrożenie zobaczył po przekroczeniu tej czerwonej linii. Ale wtedy było już za późno. Więc Słowo Boże nas wielokrotnie i wieloma sposobami zachęca. Nie bój się tych, którzy mają inne zdanie od Boga. Bój się tego, od którego decyzji zależy, czy jakiś wróbel spadnie na ziemię i od którego zależy, czy przeżyjesz kolejną chwilę. Od niego zależy, czy będziesz jeszcze mógł oddychać, czy twoje serce dalej będzie biło. On chce twoje serce. Bóg patrzy na serce, na szczery stan człowieka. On widzi, co jest w twoim sercu i nie jesteś w stanie go oszukać. Więc uwierz w Pana Jezusa Chrystusa jeszcze dziś. Pan Jezus umarł na krzyżu Golgoty w twoje miejsce i twoja grzeszność może być włożona na Pana Jezusa właśnie przez to, że uwierzysz w to, że ta doskonała ofiara wystarczy, żeby zgładzić wszystkie twoje grzechy. I wtedy stanie się cud, jeśli uwierzysz w Pana Jezusa, że Jego świętość zostanie przypisana tobie. W tym momencie następuje coś, co nie potrafimy opisać ludzkimi słowami. Używamy różnych terminów, na przykład podwójne przypisanie. I to słowo oznacza, że tobie będzie przypisana świętość Chrystusa, tak jakbyś nigdy nie zgrzeszył. A Chrystusowi jest przypisana w momencie, gdy uwierzysz, cała twoja grzeszność. On zgładził ją na krzyżu Golgoty. I cały sąd za wszystkie twoje grzechy, jeśli uwierzysz Pana Jezusa, Pan Jezus zgładził na krzyżu Golgoty w 3 godzinach ciemności. W momencie, kiedy krzyczał: Boże mój, dlaczegoś mnie pozostawił? To był krzyk, który był spowodowany tym, że na nim były nasze grzechy. Jeżeli nie skorzystasz z tej doskonałej ofiary Pana Jezusa, jeśli nie wyznasz Bogu twoich grzechów, nie powiesz do Niego,
czegoś w rodzaju: Boże, jestem grzesznikiem, potrzebuję Twojego ratunku, wiem, że Jezus umarł za moje grzechy i że ta doskonała ofiara całkowicie wystarczy na zgładzenie moich grzechów. To jeżeli tego nie powiesz, to przez wieki z Twojego wnętrza będzie się odbywać krzyk: Boże mój, czemuś mnie pozostawił? Ale wtedy już będzie za późno. Otwórzmy Słowo Boże w dwóch miejscach. List do Rzymian, 5 rozdział, 6 wiersz. Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Tym bardziej więc teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Jeśli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej, będąc pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. A nie tylko to, lecz chlubimy się też w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz dostąpiliśmy pojednania. Świadectwo tego listu mówi, że kiedy w nas nie było żadnej mocy do tego, żeby cokolwiek w Bożych sprawach osiągnąć, Chrystus za nas umarł. Ten czas, kiedy Chrystus za nas umarł, jest nazwany właściwym czasem. Czyli to nie była pomyłka, że Chrystus umarł za całkowicie bezużytecznych. To był Boży plan, że my właśnie dlatego, że nikt z nas o własnych siłach nie mógł osiągnąć zbawienia, że my potrzebowaliśmy ratunku. Bez naszej możliwości współdziałania z Bogiem to zbawienie musiało się odbyć. I tak jak żaden z nas nie miał nic wspólnego ze swoimi pierwszymi narodzinami, tak samo nikt z nas nie ma nic wspólnego z narodzeniem z Boga. Po prostu dziecko, gdy się rodzi, nie ma wpływu na to, że się urodzi. To zdradza Bóg. Duch Święty na taką osobę oddziaływuje. Jedyna odpowiedzialność takiego grzesznika to jest uwierzyć. Uwierzyć Panu Jezusowi. Uwierzyć, że Jego ofiara jest wystarczająca i doskonała. Apostoł Paweł tutaj podnosi taki argument, że rzadko zdarza się, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Słyszymy o takich przypadkach bohaterstwa, że jakiś człowiek umrze za kogoś, kto jest znany z tego, że jest uważany za dobrego. Kiedyś był taki przypadek, że profesor na Politechnice Gdańskiej został zaatakowany przez studenta niezadowolonego z oceny. I ten profesor był powszechnie szanowany i jego asystent zasłonił go i dostał siekierą od tego studenta. Bo ten asystent uważał tego profesora za kogoś właśnie dobrego. Przykład, który tu jest mówiony. Rzadki przykład, że ktoś za dobrego gotów jest zaryzykować życie i umrzeć. Z kolei Bóg nie tak postąpił. Bóg zesłał swojego Syna, najcenniejsze to, co miał, i Jezus umarł za bezbożnych. Gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, gdy w nas nic nie ma i nie było, co
co mogłoby się podobać Bogu. Chrystus za nas umarł. Nie było w nas nic dobrego. Każdy z nas na swoją drogę zboczył. Każdy z nas był bezbożny. I na podstawie tego, jaki jest wspaniały Bóg, że gdy jeszcze w nas nic nie było, to posłał swojego jedynego Syna, apostoł Paweł dalej rozwija myśl. Tym bardziej teraz, usprawiedliwieni krwią Jego, będziemy przez Niego zachowani od gniewu. Tak, gniewu. To jest bardzo niepopularne słowo. Bóg się gniewa. Bóg się gniewa na ten świat. Bóg jest gotów sądzić. I ten świat będzie osądzony. Diabeł i jego aniołowie trafią do jeziora ognistego, płonącego na wieki wieków siarką i ogniem. I niektórzy ludzie, którzy będą razem z diabłem, trafią do tego miejsca, mimo że Bóg piekło przygotował dla diabła i jego aniołów, a nie dla ludzi. To niektórzy ludzie nie skorzystają niestety z ofiary Pana Jezusa i trafią do jeziora ognia. I tu jest powiedziane, że tym bardziej więc teraz usprawiedliwieni krwią Pana Jezusa będziemy przez Boga zachowani od tego należnego nam gniewu. Nie mamy podstaw, żeby się bać, jeśli uwierzyliśmy Panu Jezusowi. Nie mamy podstaw, żeby lękać się należnego nam gniewu, bo Jezus za nas umarł. Jeśli bowiem będąc nieprzyjaciółmi, czyli wrogo nastawionymi do Boga, zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Syna Jego, tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez życie Jego. Po prostu doskonała ofiara Pana Jezusa jest absolutnie wystarczająca do tego, żeby komuś zapewnić przyjście do Boga i potem zachowanie go w jedności z Bogiem i doprowadzenie go do wiecznego życia w niebie. Drugie miejsce, które chciałbym, żebyśmy wzięli pod uwagę, to jest pierwszy list Jana, 4 rozdział. Dziewiąty i dziesiąty wiersz. W tym objawiła się miłość Boga do nas, że Syna swojego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przez Niego żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Widzimy, że jest tu mowa o objawieniu Bożej miłości. Słyszeliśmy przed chwilą o tym, że kiedyś objawi się Boży gniew. Tu mówimy o Bożej miłości. Miłosierdzie poprzedza sąd. Gdy Izrael miał wytępić Kananejczyków z ziemi obiecanej, to musiał wyrżnąć wszystkich co do nogi. Jednakże był taki zwyczaj, że jeśli później prowadził wojny, to nie było już tego wymogu. Było powiedziane, że zanim zaatakuje takie miasto, ma zaproponować temu miastu pokój. Miłosierdzie uprzedza sąd. I tak właśnie jest z relacją między nami a Bogiem. Bóg jest gotowy, aby sądzić, ale zanim będzie pora na sąd wieczny, to proponuje łaskę w Jezusie Chrystusie, że kto chce być uratowany, to może to zrobić tylko i wyłącznie w Panu Jezusie. Tylko przez Niego można dostąpić zbawienia. Nie ma żadnego innego imienia danego pod niebem ludziom niż imię Pana Jezusa Chrystusa. Tylko przez Pana Jezusa jest możliwe zbawienie. I
Jest powiedziane, że właśnie Bóg uprzedził. On zanim po prostu było możliwe z naszej strony cokolwiek, on darował swojego Syna jako ubłaganie za grzechy nasze. I kolejne miejsce to jest z tego samego listu Jana, 5 rozdział od 9 wiersza. Jeśli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze. A to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o to Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Zatem mamy tutaj świadectwo apostoła Jana, że jesteśmy w pewnym sensie zobowiązani do tego, żeby uznać to, co Słowo Boże mówi. Bo jeżeli Słowo Boże do nas coś mówi, a my tego nie przyjmujemy, to w pewnym sensie czynimy Boga kłamcą. Czy Bogu się podoba, jak ktoś mówi o nim, że jest kłamcą? Nie. Już sam fakt odrzucenia Jezusa jest takim grzechem, który gdyby nawet człowiek był święty i nigdy nie popełnił żadnego grzechu i tylko jeden grzech jego polegałby na tym, że nie chce przyjąć Pana Jezusa jako Zbawiciela, to by już wystarczyło na jego potępienie. Ale oczywiście wiemy, że ludzie mają więcej grzechów niż tylko ten jeden. Więc jeśli świadectwo mamy od człowieka i pytamy go, jak dojść w to lub tamto miejsce w Kępnie. Pierwszy raz w życiu jestem w Kępnie, załóżmy, nie wiem jak trafić do Biedronki, pytam jak dojść, a przypadkowo spotkana osoba zapytana przeze mnie mówi, pójdziesz tam prosto 2 przecznice, a potem skręcisz w lewo i będzie Biedronka. A ja się odwracam i idę w przeciwnym kierunku. Czy ta osoba byłaby zadowolona? Nie byłaby. Byłoby jej przykro. Bo uczyniłbym z niej osobę, która przynajmniej strzępiła sobie język, albo wręcz uczyniłbym z tej osoby kłamcę, gdybym powiedział, kłamiesz, tam nie ma Biedronki. Nie, tam na pewno nie ma Biedronki. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. W ten sposób mamy świadectwo, że wierzymy w Jezusa Chrystusa, który od zawsze był Synem Bożym, jest Synem Bożym i będzie Synem Bożym. Nie było w historii takiego momentu, w którym Jezus nie był Synem Bożym. Tak samo jak nie było takiego momentu w historii, kiedy Ojciec nie był Ojcem. Bóg Ojciec zawsze był Ojcem i Bóg Syn zawsze był Bogiem Synem. To jest odwieczna relacja. Zawsze tak było. I to jest użyte przez Boga jako argument, że jeśli mamy tą świadomość, że mamy wiarę w Syna Bożego, to wtedy to świadectwo w sobie mamy. I jest wyraźnie powiedziane, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, czyli Bogiem, bo potem jest, kto nie wierzy w Boga. Czyli kto wierzy w Syna Bożego, czyli Boga, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, tu chodzi o osobę Syna Bożego,
uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o swoim Synu. Pan Jezus jest właśnie tym, o którym Bóg złożył świadectwo. I to jest podstawa do tego, żeby mieć zbawienie. I dalej jest wyjaśnione, o jakie świadectwo chodzi. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg. Tak, życie wieczne jest nam podarowane przez Boga i może każdy z nas to życie wieczne mieć. Co to jest życie wieczne? Życie wieczne to jest takie, które się nigdy nie kończy. Ale to nie wszystko. Życie wieczne to jest takie, które również nigdy się nie zaczęło. I takie, które nie ma początku i nie ma końca, bo słowo wieczny to nie znaczy niekończący się. Słowo wieczny znaczy bez początku i bez końca. I takie życie jest w Chrystusie Jezusie, Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie. Kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. Czyli posiadanie Pana Jezusa jest tym punktem, który powoduje, że ktoś ma życie i tym punktem, który powoduje, że jeśli ktoś nie ma Syna, ten nie ma życia. Bardzo ciekawy jest 13 wiersz. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Wiedzieli. Możemy to wiedzieć. To jest kluczowa rzecz, że można wiedzieć, że ma się życie wieczne. Na jakiej podstawie? Wystarczy, że ocenię sam, czy wierzę w imię Syna Bożego. Ja wierzę w imię Syna Bożego. Mam życie wieczne, bo to jest jedyny powód, przyczyna i związane z tym konsekwencje. Jeśli mam Syna, mam życie. Jeśli wierzę w imię Syna Bożego, mam życie wieczne. I teraz dwa takie wiersze, 14 i 15, które pokazują nam mechanizm związany z modlitwą. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. I to właśnie jest sedno. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. Jeśli chcemy to, co Bóg chce, to mamy gwarancję, że nas wysłucha. Jeśli prosimy Boga o zbawienie, to On chętnie je da bez wypominania. Jeśli prosimy Boga o to, żeby nam dał zrozumienie prawdy Bożej, to On nam je chętnie da. Bo taka jest ufność, jaką mamy do Niego, że jeśli prosimy o coś według Jego woli, a Jego wolą jest, aby wszyscy ludzie byli zbawieni, w tym również ty, w tym również ja. I aby do poznania prawdy doszli. Czyli jeśli w czymś brak mi poznania, mam się zwrócić do Boga, prosić Go. Boże, nie rozumiem tej kwestii. Otwieram Słowo Boże, podkieruj moimi oczami tak, żebym znalazł odpowiedź. I czytam. Najlepszy sposób czytania Biblii to jest od pierwszej Mojżeszowej do objawienia, od pierwszego rozdziału pierwszej Mojżeszowej do 20 rozdziału objawienia. Żaden fragment Słowa Bożego nie jest ważniejszy niż inny fragment Słowa Bożego. Dlatego całą Biblię należy czytać od początku do końca. Oczywiście na samym początku łatwiej jest zacząć od Nowego Testamentu, czyli zacząć od Ewangelii Mateusza do objawienia i potem przejść do Starego Testamentu. To jest jedyne źródło prawdy Bożej dziś. Nie ma innego źródła. A jeżeli wiemy, że nas wysłuchuje, o co Go prosimy, wiemy też, że otrzymaliśmy już od Niego to, o co prosiliśmy. Jeśli prosisz Boga o życie wieczne, to jest zgodne z Jego wolą, to On ci to życie wieczne da bez wypominania, bo to jest Jego wola, żeby takie życie wieczne każdy miał i każdy do poznania prawdy doszedł. Szanowny przyjacielu, tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną Tobie karą piekła wiecznego. Słowo Boże mówi wyraźnie,
co musi się stać, abyś był zbawiony. Pan Jezus Chrystus, jedyny bez grzechu, wziął na siebie twoje grzechy. Umarł na drzewie krzyża zamiast ciebie. Możesz skorzystać z tego doskonałego dzieła Pana Jezusa. W jaki sposób? Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Uczą o tym Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 31 werset. Jeśli chcesz rozpocząć korespondencyjny kurs biblijny lub otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas, wyślij SMS-a lub zadzwoń. Czytaj.biblię, tak zwana małpa, onet.pl. Telefon 739-089-088. Możesz też napisać adres pocztowy Czytaj Biblię, skrytka 31-63-500, Ostrzeszów. Kanał na YouTubie Czytaj Biblię Ostrzeszów. Serdecznie zapraszamy do uwierzenia Panu Jezusowi Chrystusowi. Wszelkie pytania, jakie zadasz, postaramy się jak najbardziej odpowiedzieć Tobie według Słowa Bożego. Jeśli akceptujesz Słowo Boże jako podstawę, na której oczekujesz odpowiedzi, zapraszamy do kontaktu. Jesteś serdecznie zaproszony do tego, żeby zamówić u nas bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, albo Biblię, albo chrześcijańską literaturę. Bezpłatnie i bez wypominania. Nie troszcz się o koszty, dlatego że jeśli nie będziemy w stanie Ci ich wysłać, to po prostu poinformujemy, że nie damy rady. Ale jeśli damy radę, to dostaniesz je bezpłatnie. Serdecznie zapraszamy do kontaktu z Bogiem.